Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj poradnik z omówieniem wszystkich dziesiątych tierów, jakie są w World of Tanks. Chcę przedstawić, jakimi czołgami powinien grać nowy gracz. 5 linii, które wybacza błędy, które będą najlepsze dla nowego gracza, gdzie będzie mógł się nauczyć gry. Żeby nie było przypadków takich, jak widzę u siebie, że na przykład wrzuciłem film z lodówką, gdzie ktoś zrobił 15 tysięcy damage'u. Nowy gracz to ogląda, czołg dla niego, jeżeli ktoś robi 15, zrobię ja też. Okazuje się, że na lodówce jest to najgorszy tedek 10 tieru i jeden strzał jest oddawany na bitwę, więc chciałbym tego uniknąć, chciałbym zaznaczyć, które czołgi są najlepsze, które czołgi są dla graczy dobrych i które czołgi są dla graczy bardzo dobrych. Jest to, ten poradnik jest jakby wstępnym do dużo większego poradnika, ze względu na to, że będę robił poradnik, gdzie jechać na danej mapie. I nie będę robił tego w ten sposób, że tu jadą medy, tu jadą ciężkie, tu jadą lighty, tu stoją artylerie, tylko zrobię poradnik na zasadzie, tu grają czołgi wieżowe, tu grają czołgi na sidescrapie, tutaj się ustawiają lighty, tu można na przykład zagrać czołgiem bardzo, bardzo szybkim i zająć pozycję. Więc omówienie tych czołgów jest kluczowe, bo na przykład takie czołgi jak PZ-a i ktoś się zapyta, gdzie jechać PZ-om niemiecką 10 tieru, ja powiem, że nigdzie, bo tym czołgiem w ogóle nie warto grać. I ten czołg nie sprawdzi się ani na przepychaczu, ani nie sprawdzi się gdzieś na kampieniu, więc zapraszam do poradnika. Shall we begin? Poradnik sobie zrobimy na moim koncie testowym, które założyłem specjalnie po to, żeby zobaczyć, ile potrzeba bitew, żeby zrobić ebolę od zera. Bodajże wyszło mi 3400 kilkadziesiąt bitew i ebolę i 260 zrobiłem na nowym koncie. Później te konto będę wykorzystywał do streamowania, ze względu na to, że poprzednie konta już mam jakby wszystkie czołgi wymaksowane. Już dwa razy przeszedłem tą grę, dwa razy wszystko wbiłem, łącznie z czołgami z kampanii, więc na tym koncie będziemy sobie streamować i tu będziemy sobie wbijać dychy, będę uczył, jak grać na czołgach i jak je markować. A poradnik dzisiaj sobie zaczniemy od dołu, czyli od czołgów włoskich. I na sam początek mamy jedną z najlepszych maszyn w grze. Najlepszego Tedeka w grze jest to Contracarro 3 Minotauro. Tedek z niesamowitym pancerzem. Naprawdę dali nam bardzo, bardzo fajną maszynkę, która jeszcze dodatkowo ma bardzo fajną linię. Nie licząc tych niskich tierów, to im wyżej, tym jest ciekawiej. Więc tą linię polecam na pewno. Jest to jeden z 5 czołgów, które polecam dla nowego gracza. A im lepszy gracz, tym będą lepsze wyniki. Więc zaawansowany, a gracze fioletowi naprawdę będą wymiatać na tym czołgu. Co prawda magazynek ma strasznie nietypowy przeładunek między pociskami 8 sekund, więc jest taki nietypowy, jedyny w swoim rodzaju, ale naprawdę można nim postrzelać. I teraz tak, co możemy powiedzieć o tym czołgu? Że jest to najlepszy Tedek, jeżeli chodzi o damage, ale również jest to drugi Tedek, jeżeli chodzi o procent przetrwań w bitwie. To jest bardzo ważne z tego względu, że oznacza, że ten czołg przeżywa najwięcej po Esterfale, który jest zresztą kampi w bitew, więc naprawdę, naprawdę fajny czołg. Jeżeli chodzi o jego pancerz, to jest niesamowite ma wartości. Żeby go przebić, no to podejrzewam, że tylko Jadzia na Goldzie byłaby w stanie coś mu tu zrobić, choć niekoniecznie do końca, więc tym czołgiem można wyjechać, stanąć, podjechać na nasyp, podnieść tak się do góry, bo ma 10 stopni opuszczania działa, że można zakryć ten górny garnek albo ustawić się z tej strony, żeby ten garnek był zakryty i trzeba pilnować tylko dolnej płyty. Oczywiście tym czołgiem też można zrobić coś skrapa. Nie można zrobić za dużego kątu, ale sidescrap jak najbardziej też jest możliwy. Jest to bardzo, bardzo dobry czołg dla nowego gracza. Następny czołg, Rinoceronte, magazynek. Dosyć fajna maszynka, ale tylko w bardzo dobrych rękach. Statystycznie jak ten czołg wypada? Wypada średnio top 8, jeżeli chodzi o damage, a to jest magazynek, to po 4 pociski, to ma klipa 3 po 490, więc tutaj jakoś nie ma jakiejś ogromnej wartości, jeżeli chodzi o granie na tym czołgu przez graczy na serwerze. Przetrwań też nie ma za dużo. A dlaczego? Dlatego, że to ma papierowy pancerz. Jeżeli gramy przodem do przeciwnika, gramy niepoprawnie. Jeżeli wyjedziemy, mamy 8 sekund, żeby zrobić klipa, możemy wtedy zejść. Naprawdę ciężka maszyna do grania, trzeba wiedzieć, jak zrobić, trzeba dobrze patrzeć
patrzeć na mapę. Jeżeli zagramy poprawnie i zagramy na wieżę, stworzą nam się kąty, gdzie trzeba mieć 330 penetracji, żeby wbić się w ten czołg, czyli dziewiątki, ósemki mają problem, dziesiątki z dobrym działem się wbiją. Tak samo przez to, że mamy tak słabą wieżę, nie możemy zagrać sidescrapa, bo każdy nam się wbije w wieżę, więc sidescrap na tym czołgu odpada. No chyba, że ktoś puści pocisk po boku, no to zrykoszetuje, no ale w niego się ładuje tylko w wieżę. Ale jaki jest największy problem tej linii? Tutaj problemem jest siódemka i ósemka. Jeżeli jeszcze piątka i szóstka można coś pograć, choć tutaj też nie ma rarytasów, to siódemka z penetracją bardzo, bardzo małą, bo tylko 220. Różnica między zwykłym a goldowym pociskiem jest tylko 18 mm, bije tylko po 240 i ładuje aż 9 sekund. Naprawdę bardzo słabe działo. To rzuca na dziewiątki, a trzeba jeszcze powiedzieć, że są teraz takie ósemki, że to działo nic im nie zrobi. Naprawdę trzeba szukać jakichś miękkich celi, trzeba kombinować mocno tym czołgiem, żeby coś tutaj zrobić. Tak samo jest z ósemką. Ósemka ma tylko 242 na goldzie, tylko 22 mm różnicy między pociskiem zwykłym a goldowym, a to rzuca na dziesiątki. Penetracja 242, tier 10, naprawdę są problemy. Nie polecam tych czołgów. Dopiero dziewiątka wymaksowana, a trzeba wydać dosyć sporo expa. Ma penetrację 303, klipa po 400, 3 pociski po 400, więc tym już można coś postrzelać, ale mocne, jakbyśmy spotkali E3, zakryja dolną płytę i nic jej nie zrobimy. Więc też dosyć trudny czołg, ale już można coś zrobić. Sam Rinoceronte nie jest zły, już ma taką penetrację w miarę dobrą. Teraz z kolei mamy Predator 65, czołg średni, czołg, którym lubię grać. Lubię ogólnie grać na magazynkach. Jeżeli ktoś opanował grę na magazynkach, szczególnie na papierowych, może zrobić niesamowite wyniki. Linia też jest dosyć przyjemna, ale wpierw przejdźmy do statystyk. Top 5, jeżeli chodzi o medy. Dosyć wysoko, ale co względu na magazynek, bo jak zrobimy całego klipa, to jesteśmy zbliżeni, jeżeli chodzi o damage średni na tym czołgu, 4 708 000 bitew, więc naprawdę bardzo dużo graczy nim gra. Przeżywalność dosyć słaba. Dlaczego słaba? Dlatego, że tutaj nie ma pancerza. Ten czołg jeszcze jest gorszy od Rinoceronte, jeżeli chodzi o pancerz. Działo opuszczanie minus 9, nawet fajnie, ale co z tego, jeżeli na wieżę nie może pograć, bo każdy się w tą wieżę wbije. Nie ma kadłuba, nie ma możliwości na sidescrapie. Naprawdę papierowy czołg, bardzo trudny w graniu, stąd polecam go tylko dla bardzo dobrych graczy. Ale magazynkiem możemy to nadgonić, więc jest opcja, żeby tym pograć. A linia jest dosyć przyjemna. Jeżeli przeskoczymy te dwa czołgi, one nie są jeszcze takie złe, to mamy tutaj niesamowitą tragedię. Tak jakby z tych wszystkich czołgów skumulowali tutaj to wszystko w jedno. Tutaj jest tylko 195 mm penetracji i to rzuca na dziewiątki. 0,4 celność. 248 sekund przeładowania. Na swoim tierze i tierze niższym jeszcze coś postrzelamy, rzuci nas wyżej, nie wiadomo co robić. Naprawdę tragedia, jeżeli chodzi o czołg. Polecam go jakoś przeskoczyć, żeby nie grać tym czołgiem. Panterka. Już można tym czołgiem pograć. 260 penetracji praktycznie. Pociski, czyli jakbyśmy zadawali 480 co 2 sekundy, więc można tym czołgiem narobić trochę hałasu. Celność już trochę lepsza jak poprzednim, ale perełka kryje się tutaj. Wymaksowany standard. To jest naprawdę potężna, potężna maszyna. Naprawdę fajna dziewiątka. 3 pociski po 360 i ma 330 penetracji. Tym czołgiem możemy powalczyć spokojnie na 10 tierze. Jaka jest różnica między dziesiątką? Po dziesiątka ma pocisk więcej, czyli ma 4 pociski po 360. Czas przeładowania ma dziesiątka mniejszy o pół sekundy, czyli 2,5 sekundy. Celność 0,35, czas celowania 2,5. Dziesiątka jest troszeczkę lepsza. Ale dziewiątka naprawdę, jeżeli rzuci to jeszcze na niższe tiery, robi sieczkę, naprawdę fajny czołg, jeżeli ktoś umie grać na magazynku. Teraz, jeżeli chodzi o Progetto a Rinoceronte, teoretycznie ciężki bardzo wybór, co by można było bardziej polecić. Tutaj mamy 4 po 360, tam 3 po 490, ale te działo ma gorszą celność i gorszy czas celowania, jeżeli chodzi o Rinoceronte. Tutaj mamy 0,35, tam jest 0,33, 2,5, tam jest 2, więc tamte działo mimo wszystko chyba jest lepsze, ale jak ktoś umie grać na 4 pociskach, a 3 pociski, w zależności musi ktoś wyczuć, gdzie mu się lepiej grało. Ja osobiście wolę Progetto niż Rinoceronte, ale to zależy, kwestia gustu. Obydwa czołgi są podobne, ten jest bardziej papierowy, tamtym jeszcze coś na wieżę można pograć. Kwestia gustu, naprawdę. Lecimy dalej. Zaczynamy następny kraj, Szwecja.
I jakby ktoś mi się kiedyś zapytał, jaki kraj polecasz, żeby zrobić wszystkie dychy i się nie będzie żałowało, powiedziałbym, że to jest Szwecja, Polska i Czechy. W tych krajach warto zrobić wszystkie dychy. Każda ma jakąś zaletę, którą można wykorzystać i na której można pograć. Nie ma beznadziejnych czołgów. Jeżeli chodzi o Szwecję, mamy tutaj TDK SRV 103B. I teraz trzeba sobie zadać pytanie, jeśli chodzi o nowych graczy, bo są dwa rodzaje. Gracze, którzy się ulewają, nie wiedzą gdzie jechać, jadą do przodu i giną, albo gracze, którzy stoją z tyłu i cały czas kampią. Jeżeli należycie do tej drugiej, nie wiecie po prostu gdzie jechać, dopiero jesteście początkującymi, STRV to jest idealny czołg do kampienia. Polecam ten czołg, można zrobić z nim naprawdę sporo, ale w większości bitew, które przegrywamy. Jeżeli wygrywamy, peleton nam ucieka, zaczyna robić się problem, nie nadążamy za robieniem damage'u, ale mamy wtedy zwycięstwa, więc czołg jest fajny, czołg ma bardzo fajny kamuflaż, ma niesamowite działo i ma dosyć fajną linię. Ale wpierw statystyki, jeśli chodzi o STRV-a, jest to, jeżeli chodzi o damage na bitwę, jest to czwarty czołg. WTK nie liczę, bo WTK był tylko przez chwilę. 1890, jak na ten czołg, to też jest mało. Przeżywalność jest bardzo wysoka, najwyższa, jeżeli chodzi o te deki, więc dlatego polecam ten czołg. Im dłużej żyjemy, więcej zrobimy, mamy więcej procent zwycięstw, bądź remisów, więc polecam ten czołg z tego powodu. Jeśli chodzi o pancerz, musimy sobie coś powiedzieć bardzo ważnego. Jeśli gramy przeciwko STRV-owi i gramy na PPK-ach, albo gramy na APCR-kach, jest problem, żeby przebić ten czołg. Musimy celować albo w półkę, albo w garnek, bo jest problem, żeby go przebić ze względu na tak mocne kąty. Natomiast jak mamy hity, sytuacja jest dosyć prosta. Praktycznie przebijamy ten czołg, zdala się, że gdzieś tam nam zaobserwuje, ale ogólnie ten czołg jest dużo łatwiejszy do przebicia na hitach. I tutaj trzeba pamiętać, że jak idziemy z strica, mamy hity, ładujemy hity. Jeżeli chodzi o samą linię, teraz tak, tu do szóstki nie będę tego omawiał, to są takie czołgi, można pokampić, można postrzelać, ten na przykład ma pierdyknięcie niesamowite, bo na piątym tierze on bije po 300, więc tylko, że lot pocisku, wolny pocisk, straszny lobem to leci, jak już trafi, no to zada niesamowicie, ale to jest dosyć fajny czołg. No tutaj to już IKV, no to czołgi kamperskie i teraz siódemka. Proszę zwrócić uwagę, że siódemka ma już 250 penetracji. To nie jest jeszcze taki kozak, ale już można tym czołgiem postrzelać, pokampić. Nie ma takiego problemu z dziewiątkami, tak jak w przypadku tych czołgów, które wcześniej omawiałem. Dalej mamy UDESA i tutaj zaczyna się już fajna gra. Trzeba go wymaksować, bijemy po 390, mamy 330 penetracji. Na ósmym tierze. Co prawda długo ładujemy, 11,7, celność nie jest aż taka tragiczna, czas celowania nie, ale długo ładujemy, możemy spokojnie sobie namierzyć, zmniejszyć kółko do maksymalnego i trafić, więc tym czołgiem można postrzelać. Jak jest długa bitwa, jest ok, jak z kolei wygrywamy i peleton ucieknie, no to zaczyna się problem, choć mobilność tutaj nie jest też taka zła. Dalej mamy dziewiątkę i dziewiątka ma już działo z dziesiątki. Jedyna różnica to jest taka, że mamy tu czas ładowania działa na dziesiątce 7 sekund i celność 0,3, więc troszeczkę jest szybsze działo, większy DPM i trochę lepsza celność, znaczy no w sumie dużo lepsza celność, ale za to penetracja na dziewiątce to aż 350 na goldzie. Dychy nie są dla nas problemem, no wiadomo, trójka jak wyjedzie, ale przy 350 możemy już trafić w garnek, więc możemy przebić ten garnek u E3, więc ten czołg już naprawdę jest fajny. Sama dycha jest niesamowita, niesamowite wyciągi na niej robiłem, bardzo miło wspominam ten czołg, kamuflaż, działo, magiczny pancerz, jeżeli ktoś nie wie z czego do niej strzelać, to możemy trochę podingać, z dużej odległości, jak ktoś wali APCR-ami, to się może zdziwić, bardzo wysoki DPM, bardzo szybki przeładunek 0,7, celność 0,3, to można podkręcić, czas celowania można podkręcić, penetracja 350, bajka. Polecam dla nowego gracza, dla doświadczonego, dla dobrego, dla wszystkich, tym czołgiem naprawdę warto grać. Teraz lecimy dalej. Następny czołg szwedzki, Kranwagn. Czołg niesamowity, niesamowite ma wartości, jeżeli chodzi o pancerz. Linia do niego
jest połączona z linią do UDES-a, więc będziemy rozpatrywać. Tutaj te lolki to nie są takie słabe, można coś postrzelać, fajnie się gra na niskich tierach, dużo błędów zostaje wybaczonych. Natomiast zaczniemy sobie omawianie tego od Leo, bo Leo musimy nazbierać expa i na Emila, i na UDES-a, bo obydwa czołgi polecam, dla dobrego gracza. To trzeba zaznaczyć, że obydwa czołgi są dla dobrego gracza, ale do tego jeszcze dojdziemy. Leo ma bardzo ciekawe działo, bo bije po 300 z penetracją 194. Bardzo długo ładuje, bardzo słaba celność, ale na bliski kontakt tym czołgiem, jak już uderzy, no to naprawdę zrobi sieczkę 300. Można nim postrzelać. Nie jest taki zły, jeżeli dobrze się ustawimy, możemy narobić hałasu. Dalej mamy Emilka, który jest, powiem wam, bardzo problematyczny. Z tego względu, że to już jest magazynek, ale wieża niestety nie za bardzo dinga. Powiedziałbym, że bardzo mało. Penetracja 242, 3 pociski rzuca nas na dychy. Ciężko się gra tym czołgiem. Ósemki są problemem, a co dopiero dychy, te nowe ósemki, które są teraz kozackie, więc bardzo słaby, powiem, czołg, 0,38 celności. Jak rzuci na ósemki, na siódemki, na szóstki, możemy jeszcze postrzelać, ale nie ma tutaj rewelacji. I dalej mamy dziewiątkę. Co ciekawe, dziewiątka ma takie same prawie działo jak dziesiątka. 440 damage'u. Penetracja 300, dziesiątka też ma 300 penetracji. Czas pełnego przeładowania tu jest 30, czyli bardzo długo. Nie wiem dlaczego aż taki długi jest przeładunek. Kran natomiast ładuje 25 sekund. Tu mamy celność 0,42. No, niesamowicie słaba celność. Trzeba to bardzo mocno podkręcać. Penetracja na dziesiątki różnie to bywa, ale już można jakoś tym pograć. Wieża już coś może podinga. A sam kran, muszę wam powiedzieć coś szczerze, jeżeli z całej gry miałbym polecić jakiś magazynek, poleciłbym krana dla nowego gracza. Dlaczego? Stojąc kranem, wystawiamy wieżę, chowamy kadłub i mogą nas pocałować. Pokażę wam to zaraz w garażu, jak to wygląda z pancerzem. Ale naprawdę ten czołg potrafi wybaczyć błędy. Wyobraźcie sobie, jak robiłem misję na ebole i chciałem zrobić misję na odbijanie na kranie. I grałem, nie wiem, ze 100 bitew zagrałem, ustawiałem się, żeby odbić ileś tam strzałów. Nikt do mnie nie strzelał. Widzieli krana dobrze ustawionego, skontowaną wieżą z zakrytymi garkami, bez pokazywania kadłuba. Jakbym był niewidzialny. Nikt do mnie od frontu nie strzelał. Nie mogłem tym czołgiem zrobić misji na odbijanie, bo nikt po prostu nie chciał strzelać. Wiedział po prostu, że nie przebije, nie ma w ogóle sensu mierzyć. Dlatego z tego względu polecam ten czołg dla nowego gracza. Jeżeli będzie wiedział, gdzie są miejscówki na wieżę, gdzie miał już podstawy, czyli nie taki naprawdę gracz, który dopiero odpalił WOTA. No powiedzmy, że ktoś zagrał kilkanaście tysięcy bitew, to kran jak najbardziej dla niego. Żeby wiedział, gdzie są miejscówki na wieżę. Niedługo zrobię poradnik, gdzie można jeździć na każdej mapie czołgiem na wieżę i będzie można tym czołgiem pograć. Słaby gracz, dzięki mojej pomocy, mam nadzieję, że będzie wiedział, gdzie ma jechać i tym czołgiem będzie mógł pograć. Naprawdę fajny magazynek. Wiem, że działo jest słabe, no ale powiedzmy sobie, że tutaj jest 300 penetracji i mówią, że działo ma 0,4 celność, że działo jest bardzo słabe, dlatego nie polecają tego czołgu. A AMX M454 ma penetracji jeszcze mniej na goldzie i jest najlepszym czołgiem ciężkim w grze. Więc dlaczego ten czołgiem nie powinniśmy grać na początku? I teraz przejdziemy sobie do statystyk, bo tu trzeba powiedzieć, że jest naprawdę źle. Ten czołg jest pod koniec stawki. 1 210 000 bitew, tylko 1829 damage'u. Co prawda od topki, no to różnie go tam 180 damage'u, więc nie ma takiej tragedii, ale tym czołgiem możemy naprawdę wyjechać na wieżę, możemy odbić praktycznie wszystko, a możemy sobie bezkarnie skupić powoli, przymierzyć, postrzelać. Nic nam nie mogą zrobić. Jeśli chodzi o pancerz, zobaczcie. No jeżeli gramy od frontu, no to mamy jakieś milimetrowe dwa garnuszki, gdzie można się wbić. Natomiast, no i oczywiście kadłub. Jeżeli jednak wyjedziemy na wieżę, wyjedziemy z nasypu, zrobimy sobie te, użyjemy naszej depresji, naszej niesamowitej depresji działa, jesteśmy nieprzebijalni nawet dla jadzi.
420 ma jadzia, nie da rady nas przebić, możemy sobie na spokojnie stać, skupić i strzelać i przeciwnik nie może zrobić nic. Więc jaki inny czołg mógłby magazynkowy polecić, jeśli nie Krana? Nawet z tym słabym działem, nawet z tą słabą celnością, w pierwszej linii podjeżdżamy, chowamy kadłub, gramy na wieżę i robimy sieczkę. I jeszcze dodam jedną rzecz, jeżeli chodzi o pancerz. Większość graczy widzi Krana, po prostu do niego nie mierzy, a Kran w momencie, jeżeli strzela do nas, to rzeczywiście jest nieprzebijalny, ale jeżeli tylko lekko skręci wieżę i spróbuje trafić przeciwnika, ma weak spota na boku wieży. To musimy o tym pamiętać, że jemu tutaj mocno wchodzi. Jeżeli skręci troszeczkę, chociaż mocniej wieżę, jeszcze dodatkowo dochodzi punkt ten z tyłu, ten cycek na wieży, gdzie wszystko wchodzi. Tym czołgiem też nie zrobimy sidescrapa, bo też wszystko wejdzie, więc trzeba wiedzieć, że gramy nim tylko na wieżę i tylko frontem do przeciwnika. W przypadku skręcenia lekko wieży wejdzie i w jarzmo, i w bok, więc należy o tym pamiętać. Lecimy dalej. Teraz mamy Udesa 15-16. Co warto powiedzieć? Leo oczywiście będziemy robić na niego załogę, expa będziemy robić na Emilka i na Udesa. 300 bije, to wcześniej wspomniałem. Nie ma jakiegoś problemu, żeby wyekspić Udesa. Teraz sam Udes jest bardzo, bardzo słaby. Dlatego sama dycha nie jest zła, ale 8 i 9 uważam, że jest tragiczna. Z tego względu, że działo ma tylko 250 penetracji, celność 0,38, czas celowania 2,1, więc nie ma aż takiej tragedii, ale tylko 253 penetracji przy uszkodzeniach 360 i dosyć długim przeładunku. Dodatkowo nie ma pancerza, więc nie polecam grać tym czołgiem. Widać, że tutaj praktycznie wszystko wchodzi, nie ma jakichś kątów. Ten czołg raczej bym odradzał. Dalej, jeżeli chodzi o 9, tu jest naprawdę źle. 9 działo ma tylko 263 penetracji na goldzie. Jeżeli nam rzuci 8, mocne 8, to też się robi problem. Więc nie mówiąc już o dychach. Więc ten czołg, nie polecam grać tym czołgiem. Lepiej go przeskoczyć, namęczymy się, nie zrobimy WN-a, bo stracimy sporo WN-y na tym czołgu. 0,37 celność jest słaba, czas celowania 2,3 jest słaby. Dopiero 10 wynagradza nam cały trud zrobienia tej linii. Mamy tutaj działo, które bije po 440. Fajna wartość. Penetracja nie jest za dobra, ale jakoś idzie z tym żyć. I mamy teraz tak, 0,35 celności i czas celowania 2,2, ładowanie działa 9,4, ale można tu wyskoczyć spokojnie powyżej 3000 z DPM-em, więc nie ma takiej tragedii. Jeżeli chodzi o statystyki, UDES 15-16 jest trzeci. 1963 damage'u, fajne statystyki, powiem nawet jak na meda, lepszy jest tylko CS i Leopard, ale jakby ktoś się mnie zapytał, jaki czołg polecam dla nowego gracza, jeżeli chodzi o meda, na pewno by powiedział, że to jest UDES. Na 100% powiedziałbym, jeżeli macie już grać jakimś medem, grajcie UDES-em ze względu na pancerz wieży. Jeżeli tylko ogarniecie zawieszenie hydropneumatyczne, będziecie robić na nim fajne wyniki. To samo jak przy Kranie, musicie znać miejscówki na wieżę, bo tak są zbudowane obydwa te czołgi, że można pograć nim fajnie na wieżę i fajnie zrobić damage. Jeżeli już siądzie bitewka, dobrze się ustawimy, naprawdę możemy tu postrzelać wiele tysięcy zrobić. Dodatkowo UDES 15-16 ma największe statystyki, jeżeli chodzi o przetrwania. To nie jest przypadek. Jego dobre ustawienie i granie na wieżę powoduje, że można bezkarnie nim praktycznie strzelać. Teraz, dlaczego? Proszę spojrzeć. On ma 13 stopni opuszczania działa. Nagrałem o nim cały film, więc się powtarzam. Mam nadzieję, że jak ktoś będzie chciał dokładniej wiedzieć, jak ten czołgiem grać, może zajrzeć sobie do mojego filmu, ale proszę zobaczyć. Jeżeli ten czołg się skantuje, jeżeli ten czołg zagra na wieżę, bo sidecrap też tutaj jest możliwy, mamy tutaj wartości praktycznie nie do przebicia, wszędzie są rykoszety, na hitach to samo, ten czołg, tutaj przy jaźmie może gdzieś coś wejdzie, ktoś może coś przymierzy, ale ogólnie on jest bardzo trudny do przebicia, ma jakieś tam dwa garnuszki, które bardzo ciężko się strzelić, przy dobrym wyjeździe ma bardzo szybką, bardzo dobrą prędkość cofania, naprawdę tym czołgiem można pograć, więc
Jeżeli miałbym polecić Meda, to poleciłbym UDESA 1513. CS jest papierowy, jest bardzo szybki, papierowy. Leopard to samo. Leopard co prawda jest do kampienia, więc jego można też w jakiś sposób wykorzystać, bo nim się gra z drugiej, trzeciej linii, tylko najlepsi potrafią grać w pierwszej linii na Leopardzie. A ten czołg się nadaje do wyjechania. Nie ma takiej szansy, że ktoś nas przebije, że wieża jest papierowa, tak jak w przypadku innych Medów. Jedna z najlepszych wieży w grze. Dlatego polecam bardzo ten czołg. No i przechodzimy do Polski. Maszynki naprawdę niesamowite. 60 TP, polski husarz, którego bardzo, bardzo polecam dla początkującego gracza. Jest to drugi czołg z pięciu, który polecam na start. Można śmiało tym czołgiem i całą tą linią uczyć się gry. Husarzem gra się od frontu, wybacza naprawdę bardzo dużo błędów, nie robimy tym sidescrapa, mamy potężne działo, które potrafi huknąć. Jeżeli nie możemy przebić, możemy załadować haeka. Czołg naprawdę dla początkującego, dycha, która zrobi jakiś wynik. I teraz tak, omówimy sobie to od ósemki, całą linię. Z tego względu, że ósemeczka ma już fajne działo. Proszę zobaczyć, ósmy tier, 420 damage'u na strzał. Co prawda penetracja troszeczkę kuleje i celność kuleje, czas celowania, ale jak podjedziemy tym na blisko, kilka strzałów i mamy jakąś WN. Naprawdę, dla początkującego gracza jeszcze jest fajny pancerz, więc tym możemy postrzelać. Musimy tylko pokombinować z penetracją, żeby się wbić. Jeżeli fajnie nas rzuci na ósemki, siódemki, szóstki, możemy tu śmiało zrobić fajny wynik. Teraz dziewiąteczka. Proszę zobaczyć na działo dziewiątki. 560 damage'u, penetracja 303. Co prawda ładuje, celność 0,42, czas celowania 3,2, trzeba wszystko podkręcić, żeby zmniejszyć to, żeby była lepsza celność i lepszy czas celowania, ale tu kilka strzałów, to samo jak w poprzednim, możemy narobić sporo hałasu w wocie, więc ten czołgi naprawdę polecam. Przy dużych wartościach, takich wartościach naprawdę można sporo zrobić. No i sam Polak z damage'em 750, penetracja 317 nie jest za dużo. Celność jest słaba, czas celowania słaby, ale nim gramy na close, wystarczy, że zagryjemy dolną półkę, no i musimy zasłaniać jeszcze tego weak spota pod wieżą i garnuszek, ale jest opcja, żeby nim się ustawić i żeby nim postrzelać. Jeżeli chodzi o statystyki Polaka, jest to czołg, jeżeli chodzi o damage w top 5. Naprawdę bardzo, bardzo wysoko. 2000 damage'u na 2 296 000 bitew. To jest dosyć dobry wynik. Na razie chyba najlepszy z tych czołgów, co omawiałem. Jeżeli chodzi o przetrwania, jest to top 4, czyli jeszcze lepszy niż jeżeli chodzi o damage. Więc jak najbardziej ten czołg i ta linia. A jeżeli chcecie znać dokładne szczegóły, zapraszam na kanał, zrobiłem potężny materiał o Polaku. Tam możecie się dowiedzieć, jak dokładnie nim grać. Teraz mamy najlepszego meda 10 tieru. Polska maszyna CS63. Bardzo, bardzo trudny czołg, jeżeli chodzi o granie. Nie polecam go początkującym graczom, nie polecam go nawet dobrym graczom. Na tym czołgu, żeby zrobić dobrą WN, żeby zrobić dobry wynik, trzeba naprawdę ogarniać wszystko. Od weak spotów, po mapy, po miejscówki, w jakiej prędkości dojedziemy i co możemy zająć. Naprawdę czołg wymagający, trzeba wiedzieć, kiedy zrotować. Papier, który wszystko przyjmuje, nie może się zaświecić, bo zejdzie. Albo zagrać na wieżę, ale wieża też nie dinga, więc cała ta linia jest naprawdę bardzo trudna. Jeżeli chodzi o statystyki, i to jest dziwne, proszę zobaczyć, Leopard 3 315 000 bitew, CS 615. Dlaczego? Już wam tłumaczę. Ktoś wyekspił sobie CS-a, wszedł do bitwy, to jest papier, ustawia się jak standardowym medem, zaświeci się, znika, koniec gry, zero damage'u. Trzeba wiedzieć, jak grać tym czołgiem. Naprawdę trzeba zobaczyć, tak jak ja zrobiłem materiał, jak pojechać, jak wykorzystać zalety tego czołgu i jak nim grać. Pluton 3 CS-ów, raszując na przykład do pozycje niedostępne dla innych czołgów, po prostu nie zdążą dojechać. CS-y mogą zrobić sieczkę. W Plutonie ten czołg jest bardzo dobry.
można naprawdę nim namieszać, a klanówki, no on wymiata ze względu na tą prędkości, gdzie dojeżdża i wtedy może dostrzelać pojazdy na, przestrzelać pojazdy na dojeździe, więc bardzo dobry czołg. Jeżeli chodzi o procent przetrwań, no to ma 26%. Jest niby w topce, ale i tak go nie polecam, bo gra nim bardzo mało ludzi, a ci co nim grają, grają nim naprawdę bardzo dobrzy gracze, więc nie polecam tego czołgu. Trzeba naprawdę ogarniać grę, żeby tym czołgiem pograć. Lecimy dalej. Teraz przechodzimy na Czechy. Mamy dwie bardzo fajne konstrukcje. VZ-55, magazynek dwupestkowy, bardzo fajny czołg, najlepszy, znaczy teraz najlepszy magazynek, jeżeli chodzi o czołgi ciężkie, a drugi, jeżeli chodzi o ogólne statystyki. Bardzo fajny czołg, bardzo ciężka linia. Jeżeli Skoda jest nawet przyjemna, ma magazynek, 3 strzały po 110, 330, możemy tym czołgiem postrzelać i robimy sobie fajnie expa na dwie maszyny. I teraz, jeśli będziemy grali VZ-om, no to mamy papier, który bije po 320, spędza się 242 na siódmym tierze, rzuca to na dziewiątki, robi się problem, długi czas przeładowania, niesamowicie słaba celność, jakbyśmy grali na trolu i tym czołgiem gra się słabo. Przechodzimy do ósemki i znowu rozczarowanie. 252 penetracji, to rzuca na dychy, papier, który wszystko przyjmuje. Ładowanie już jest lepsze, 10 sekund, celność trochę poprawiona i czas celowania, ale dalej denerwujemy się na tym czołgu, żeby przejść do dziewiątki. I teraz dziewiątka jest fajna, ale musimy ją wymaksować. Jak założymy działo, a miałem pytanie, czy lepiej grać na tym dziale, czy na zwykłym. Oczywiście magazynek jest najlepszym wyborem. Dwa pociski, 440, 880 co 2 sekundy. Wychylamy się, strzał, 2 sekundy, mam 880. Możemy tym czołgiem naprawdę natrzaskać, ale spójrzcie na czas pełnego przeładowania. 32 sekundy. Naprawdę pokarali ten czołg tym przeładunkiem. Celnością 0,43, czas celowania 2,9. Naprawdę są lepsze konstrukcje, ale jak się już trochę ogramy ten czołg, możemy zrobić nim wyniki pod warunkiem, że bitwy będą długie, a bo przy krótkich bitwach to my tutaj też nie postrzelamy. I mamy na końcu VZ-kę z magazynkiem 490. Przy dobrym losowaniu 1000 co 2 sekundy. Jakbyśmy grali na jadzi. Tylko musimy znać zalety tego czołgu. W jaki sposób na tym czołgu grać, żeby to się spłaciło. Celność nie za dobra, czas celowania nie za dobry. Gramy na close. I teraz tak. Statystycznie, tak jak wspomniałem, drugi czołg, jeżeli chodzi o czołgi ciężkie. Pierwszy, jeżeli chodzi o magazynki. Więc czołg bardzo dobry, duża ilość bitew, ale mimo wszystko nowy gracz nie będzie ogarniał całej linii. Chodzi o to, że bardzo zniszczy se WN robiąc ten czołg, a dodatkowo dycha, jeżeli nie będzie wiedział jak nią grać, popełni wiele błędów i nic nie pogra. Zobaczcie, jest kadłub papierowy. Co możemy zrobić tym czołgiem? Mamy osłony przeciwko heszom, więc tutaj jest bardzo fajnie. Wieża jest twarda, mamy garnek, wyjeżdżamy tak, żeby zawsze zakryć ten garnek i gramy na sidescrapa. Ten czołg dinga, jeżeli chodzi o PCR-ki, PP-ki i tak dalej, naprawdę fajnie tym czołgiem się gra na sidescrapie. Jeżeli mamy jakieś wzniesienia, górki i tak dalej, możemy sobie tym czołgiem fajnie pograć. Można wykorzystać go, musimy tylko zakryć tą płytę górną i dolną, bo niestety bardzo w nią mocno wchodzi. Następna konstrukcja, TV-Pack, oczywiście robimy go od Skody, od magazynka, przechodzimy do T34-100 i nie jest źle, powiem wam, że jeżeli chodzi o siódemki, czołg nie jest zły, 250 penetracji. Konstrukcja nawet fajna, nie było takiej tragedii, sprawda ta celność 0,4 trochę naprawdę boli, ale idzie tym czołgiem jeszcze pograć. Natomiast jeżeli myślimy, że idziemy na ósemkę, będzie lepsza maszyna i lepszy czołg, to się grubo mylimy. Naprawdę jeden z najgorszych czołgów ósmego tieru. Nie dosyć, że papier, to topowe działo jest gorsze, jeżeli chodzi o penetrację, jeżeli działo na, jak działo na siódemce. 246, co prawda większy damage, ale jeszcze gorsza penetracja, więc czy gramy na tej penetracji, czy gramy na troszeczkę słabszy z większym damage'em. Co prawda celność lepsza, czas celowania lepszy, ale dalej to rzuca na dychy, jeżeli dycha widzi ten czołg, no to się buźka uśmiecha i ładuje w nią niesamowicie. Skoda
Jest fajna, ale trzeba ją wymaksować. Fajny magazynek. 320 damage razy 3, co 1,8, czyli bardzo szybkie magazynki, ale to jest papier. Jeżeli ktoś nie ogarnia, jak grać takimi czołgami, ktoś jeszcze jest niedoświadczony, nie pogra sobie w tej linii. Dosyć, że tamte czołgi są bardzo słabe, to tutaj są czołgi bardzo wymagające. Dlatego ta linia jest tylko i wyłącznie dla bardzo dobrych graczy, którzy czytają mapę, wiedzą, gdzie są wszystkie czołgi, bo tym wyjazd w nieodpowiednim miejscu po prostu kończy się garażem. To wszystko przyjmuje, ktoś widzi ten czołg i wali w niego, jeżeli może. Dalej mamy TVPK, dodatkowy pocisk, 310 penetracji, 4 pociski, 1,5 sekundy. I teraz tutaj rodzi się kolejny problem, ze względu na to, że jest aż tak dobry magazynek. 1,5 sekundy między pociskami i często jak strzelamy na dużą odległość, a mamy słabą załogę, mamy złe moduły, szybciej załadujemy niż skupi nam celownik. Musimy dłużej czekać. Dlatego trzeba dobrać tu dobre moduły i trzeba dobrać tu dobrą załogę, żeby ten czołg był ok. Lecimy dalej. Przechodzimy do Japonii. Pierwsza maszynka typ 5 Heavy. Kiedyś z trolem bardzo fajny czołg, który bym polecił dla nowego gracza. W tej chwili worek z HP. Robienie tej linii to jest jak strzał w kolano. On tylko przyjmuje, praktycznie ciężko z nim zrobić jakikolwiek wynik. Jest duży, może jest ładny, ale nie polecam w ogóle grać tą maszyną, zapomnieć o niej. No i druga konstrukcja, STB1. Czołg też bardzo trudny w graniu, pomimo że ma depresję minus 14, ma niby fajną wieżę, ale ta wieża też przyjmuje. Jeżeli chodzi o linię do niego, Chiri to jest czołg, który w ogóle nie pasuje do tej linii, bo ma magazynek jako jedyny. 130 razy 3, 390. Tym czołgiem można postrzelać. Fajne wyniki mi robiłem. Jeżeli rzuciło na dziewiątki, był problem, ale na niższych tierach jeszcze dało radę tym pograć. STA papier, który strzela po 240 na 8 tierze. Penetracja co prawda jest, depresja jest, ale naprawdę walą w niego niesamowicie, ciężko się gra tym czołgiem. No i typek już jest ciekawszy. Działko ma co bije 360 penetracją 330, więc tym czołgiem można pograć. Co prawda pancerza też jako tako nie ma, ale ten czołg już jest nawet ok. ESTB rekompensuje nam te całe męczarnie z poprzednich czołgów. Naprawdę fajne działo, naprawdę fajny DPM, penetracja 330 starcza. Celność troszeczkę słaba, ale ją można podkręcić. Jeśli chodzi o statystyki, STB jest czwarty. Niestety, jeżeli UDESA polecam, bo można pograć tu na wieży, o tyle przy STB-ku rodzi się problem, jeżeli chodzi o tą wieżę. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. STB niestety jest, zależy, jak wyląduje pocisk przeciwnika. Gdzieniegdzie rykoszetuje, ale im bliżej jarzma, tym dziesiątki nam przebijają ten czołg. Dodatkowo jest niesamowicie duży garnek, który przyjmuje wszystko i jarzmo, przepraszam, kadłub, który też przyjmuje wszystkie pociski. Nie ma możliwości sidescrapa. Niestety tym czołgiem nie pogramy sidescrapa. Możliwość tylko wychyłu na wieżę pod warunkiem, że nie będą strzelali nam nad kadłubem. Ciężki czołg. Tylko dla dobrych graczy, w dobrych rękach, niesamowita maszyna z tym DPM-em robi naprawdę sieczkę, jeżeli ktoś umie grać. Lecimy dalej. Teraz czołgi chińskie. Zaczniemy sobie od WZ-ki, a właściwie zaczniemy i skończymy, bo bardzo duży czołg z bardzo dobrym działem, mocnym i z bardzo słabym pancerzem. Praktycznie wszystko wchodzi ten czołg, tym czołgiem ciężko się kampi, a jak chcemy zagrać w pierwszej i drugiej linii, wszystko nam wchodzi. Nie polecam tego czołgu, są dużo lepsze te deki, omijamy to jak najdalej. Teraz przejdziemy sobie do 121, czołg, który ma tylko 5 stopni opuszczania działa. Jeśli już chcemy pograć i nie męczymy się w ogóle robiąc tą linię, tylko kupujemy za obligację 121B, mamy filmik o tym u mnie na kanale. Tam naprawdę idzie jeszcze pograć tamtym czołgiem. Od tego są naprawdę dużo lepsze medy. Nie ma sensu tego robić. Z kolei WZ-ka, jeden z najgorszych lightów. Co prawda ma fajne działo, które bije po 390 z penetracją 280. I tym można by było jeszcze pograć i postrzelać. Ale też są lepsze lighty. Osobiście MX-105 jest dużo lepszy jak ten czołg. No i zostaje nam WZ-a. WZ-a z czołgami, które nawet mają fajne działa i są bardzo niecelne. IS-2
Proszę zobaczyć. Działo, które bije po 390 z penetracją 250, rozrzut, celność, przepraszam, 0,46. Niesamowicie niecelny czołg z depresją tylko 6 stopni. 110 ma gorszy damage jak zadaje 7. 0,46 celność. 390, 250 penetracji, ale tym będziemy grali na dziesiątkach, więc nie możemy założyć działa z 250 penetracji. Jeżeli założymy to działo, ma tylko 15 penetracji więcej, a bije po 320. No celność już jest lepsza, ale dalej jest tragedia. Tym czołgiem na dychach się nie poradzimy sobie, tym czołgiem na dychach. Dopiero WZ-ka już jako tako można nią pograć. Fajna penetracja, fajny damage, ale pancerz jest kłopotliwy, jeżeli chodzi o granie tym czołgiem. Zaraz wam pokażę. No i sama WZ-a, fajne działo, to naprawdę działo w tym czołgu jest fajne i potrafi się spłacić, ale niestety mamy tutaj bardzo słaby pancerz. Kadłub niestety nie istnieje, side scrap nie istnieje, bo wchodzi nam w policzki i mamy dwa duże garki, nieważne z której strony wyjedziemy, jest gdzie nas przebić. Co prawda wieża jeszcze może poodbijać, ale nam wchodzi tutaj w jarzmo przy penetracji 300, więc ten czołg nie jest za dobry. Są lepsze konstrukcje, na przykład 277, dużo lepszy czołg jak ten. Polecam naprawdę grać tamtym czołgiem. Chiny to jest takie jedyne drzewko, gdzie chyba nie polecam żadnego czołgu. Naprawdę bardzo słaby kraj i bardzo słabe czołgi. Lecimy dalej. Teraz Wielka Brytania i zaczynamy od arty, której nie warto robić. Aktualnie najlepsze dwie arty to GWS 100 i obiekt 261. Jeżeli mamy coś zrobić, to tej linii nawet nie trzeba robić, żeby wbić ebole, więc pomijamy artylerię. Kopytko jeszcze było fajne kiedyś, ale o tym zapominamy. Dalej mamy lodóweczkę FV4005. Jeżeli siądzie bitwa, można zrobić niesamowite wyniki. Ja ostatnio wrzuciłem bitwę, jak ktoś zrobił 15 000 damage'u, ale ogólnie to jest czołg for fun. Jeżeli nie mamy co robić, robimy sobie lodówkę, żeby tam strzelić komuś za 1750, 1950, więc czołg typowo for fun i nie warto go robić, ani tej linii. Jeżeli chodzi o te deki, jeżeli już jakimś cudem przeszlibyśmy przez ateki, a to jest naprawdę męczarnia, spotykamy Toytoysa, który ma fajne działo, ale jak spotka dychy, no to one go szatkują i działo mu nie pomoże. Badger, za słaba penetracja. Naprawdę słaby czołg, nie polecam, pomimo że teraz drzewko, pomimo że bije po 480, ale penetracja jak na TDK jest za słaba, jest wolny, nie ma aż tak dobrego pancerza i niestety jego też nie polecam robić. I dalej mamy coś niesamowitego. Jeśli przyjdziemy Churchilla i Black Prince'a, bo te czołgi są słabe, wolne, ciężko się nimi gra, dochodzimy do Karna. I jeżeli chodzi o Karna, 10 stopni opuszczenia działa, 280 damage, 250 penetracji. Tym czołgiem możemy pograć na wieżę, jest to fajna konstrukcja. Przechodzimy dalej i mamy już naprawdę niesamowite. Wymaksowany koń bije po 400, 326 penetracji, starcza, side scrap, wieża, tym czołgiem można pograć. No i dochodzimy do dyszki. Niektórzy uważają, że jest to najlepsza dycha w grze, pomimo że AMX-ie są większe wyniki na WZ-cie, to niektórzy wolą Conquerora, bo naprawdę czołg jest dobry, konstrukcja jest naprawdę fajna. 400, 326 penetracji, co 8 sekund bije, więc jest fajny. Celność 0,33, czas celowania 2 sekundy, więc czołg jest fajny, ale posiada pewną wadę. Ci, co ogarniają, wiedzą, że on przyjmuje w jarzmo. Trzeba mieć 310, 320 penetracji i można konia przebić, jeśli gra na wieżę. Jeśli nie ma opcji, walimy w garnek. Jak pokaże kadłub, no to go przebijemy. No ale też mi trzeba 300 penetracji. Size scrapa można zrobić, tylko trzeba pamiętać, że koniowi wchodzi tutaj w boczek. Ale można nim size scrapa próbować robić. Ale czołg jest bardzo fajny. Mi się bardzo fajnie nim gra. Większość misji na ebole zrobiłem na koniu, szczególnie te tam, gdzie trzeba bardzo dużo postrzelać. Przyjemna maszyna, którą polecam. Jeśli nowy gracz przeskoczy te najgorsze tiery i umie grać na side scrapie, bo to jest warunek, i umie grać na wieżę, ten czołg może być dla niego, ale trzeba ograniczyć te dwie rzeczy. Jeżeli nie znamy map, nie robimy tego czołgu. Wszystko zależy od tego, jak bardzo jesteśmy zaawansowani. Dobry gracz, bardzo dobry gracz, na pewno się odnajdzie na tym czołgu. Lecimy teraz dalej.
Mamy tutaj Centuriona AX. Słyszałem wiele opinii, że ten czołg jest fajny, że nie można postrzelać i rzeczywiście, działo jest fajne, linia nie jest taka tragiczna, jeszcze przynajmniej tak uważam, ale jest papierowa, dosyć papierowa. Same działo na tym czołgu jest fajne, bo bije po 390 i ma 330 penetracji, szybki czas przeładowania, niezła celność i niezły czas celowania. Co jest problemem na tym czołgu? Problemem na tym czołgu jest jego pancerz. No niestety, jeżeli już zagramy na wieżę, bo ma 10 stopni opuszczania działa, no to gdzieś górą wieży możemy dingnąć, mamy ogromny garnek, jeżeli sobie na prost wchodzi nam wszędzie, a przy graniu na wieżę wchodzi nam dosłownie koło jarzma i w policzki. Kadłub nie istnieje, sidescrap nie istnieje. Czołg naprawdę, naprawdę słaby, jeżeli chodzi o wieżę. Jakby dostał buffa do wieży, byłby naprawdę fajną maszyną. Dlatego też statystyki na tym czołgu są tragiczne. Jest to przedostatni czołg od dołu, jeżeli chodzi o zadawany damage. Tylko te 62 jest gorsze. Bardzo mało osób też na nim gra. Więc nie polecam tego czołgu dla nikogo. No i ostatnią maszynką jest Manticore. Teraz tak, lightów nie polecam dla nowych graczy. Trzeba znać miejscówki, trzeba wiedzieć jak grać, jak mieć zrobiony czołg i jak zrobioną załogę. Manticora to jest jeden z najtrudniejszych czołgów, jeżeli chodzi o lighty, ze względu na małą ilość załogantów. Tutaj dobra załoga to jest bodajże 7 albo 8 perków, więc mam poradnik o załodze, mam zrobioną tam Manticorę i możecie sobie sprawdzić, że naprawdę ciężko się robi tam załogę. Dodatkowo linia zwierząt z tyłu jest naprawdę tragiczna, o ile Cruzander i Covenanter Cruiser tutaj jest bardzo fajnie, to tutaj zaczynają się niesamowite schody. I teraz Manticore jest często brany na CW-ki, na kampanię, z tego względu, że można go na lornecie, bo byłem za to hejtowany, ale na lornecie w dobrych klanach tym czołgiem się gra, robi się go pod spota, można osiągnąć prawie 600 metrów przy bardzo dobrej załodze i praktycznie wykryje wszystko, a sam nie zostanie wykryty. Naprawdę bardzo dobry czołg do pasywnego spota, polecam, ale w pierwszej kolejności mimo wszystko polecam EBR-a. Przechodzimy dalej. Teraz Francja, przechodzimy do Francuzów. Pierwsze od razu jest artyleria. Na papierze magazynek, artyleria z magazynkiem. Niech was to nie zmyli, jest to najgorsza artyleria w grze. Strzały tą artylerią to jak są rzuty kamieniami. Często się rykoszetujemy, często nie trafiamy. Ładujemy bardzo długo, bardzo mała penetracja. Jedyne co warto w tej linii powiedzieć, że lorka jest nam potrzebna do eboli. To jest fajna artyleria, bardzo szybko strzela. I tutaj misje na ebole można na tym czołgu robić. I dalej przechodzimy do focha. Na papierze czołg wygląda niesamowicie, naprawdę niesamowicie. Linia natomiast, jeśli jeszcze przeskoczymy piątkę, to na szóstce będziemy załamani. Siódemka jeszcze jako tako pójdzie, no i dochodzimy do ósemki. Minus 6 stopni opuszczania działa, ta linia nie ma depresji, ale działo jest na papierze bardzo fajne. 400, 323 pociski, 2,7 między pociskami, długo ładujemy, 34 sekundy. No i celność i czas celowania nie za dobre. Przechodzimy do dziewiątki, dostajemy pocisk więcej, 400 x 4, 325 penetracji, czas pełnego przeładowania 34 sekundy, dalej długi czas przeładowania. No i dochodzimy do dychy, a tutaj się okazuje, że mamy 6 pocisków po 400. Z pełnego magazynku możemy zrobić 2400, dodatkowo mamy 2 sekundy między pociskami. To też nie jest dużo, celność też nie jest zła, więc dlaczego czołg jest zły? Już wam pokazuję. Jeżeli chodzi o jego pancerz, on nie ma pancerza. To jest czołg, którego wszyscy przebijają na 10 tierze. No jeżeli rzuci nas niżej, no to może coś dygniemy. Natomiast mamy garnek, ogromny, niesamowity wizjer i do tego garnek. Czyli tutaj jest niesamowita tragedia. Wszyscy nas po tym strzelają, nie celują nawet, bo to jest naprawdę bardzo duży rozmiar i bardzo łatwo w to się wstrzelić. Ale co wam chcę jeszcze pokazać? Jeżeli chodzi o statystyki na tym czołgu, to mamy tutaj naprawdę tragedię. Nie robimy na bitwę nawet pełnego magazynka. Bardzo, bardzo dziwne. Natomiast to jest z tym powodowane, że wyjeżdżamy tym czołgiem, chcemy strzelić, a wszystko w nas schodzi, a momentalnie schodzimy. Jeśli kampimy, to nie jest idealny czołg do kampienia. Są dużo lepsze maszyny, które wam później pokażę, jeżeli mamy czymś kampić, to albo STRV, albo grill, a tym czołgiem po prostu nie wiadomo co zrobić. Wyjedziemy, wszystko nas przebija z daleka, wejdzie, nie wejdzie, długi czas przeładunku. Natomiast jeżeli przeżyjemy do końca bitwy i wyjedziemy jeden na jeden,
no to wtedy mamy naprawdę fajny czołg. Ale do tego momentu niestety gra się tym bardzo ciężko. I teraz lecimy sobie dalej. Dalej mamy linię do MX-50B. I co wam mogę powiedzieć o tym czołgu? Że jest to bardzo, bardzo dobry czołg, ale dla bardzo dobrych graczy. Jest to papier z dobrą szybkością, z dobrym magazynkiem, z linią magazynkową. Jeżeli tutaj BDR jest bardzo też dobrym, ciężkim czołgiem, przejdziemy do RL-a, jeszcze jakoś pogramy, a MX-em możemy też jeszcze jakoś pograć, to tutaj zaczynają się magazynki. Na papierze też one nie wyglądają źle. Minus 9 stopni opuszczania działa. Dodatkowo mamy 6 pocisków po 300. Bardzo fajnie, ale ładujemy 50 sekund. Problemem jest to, że nieraz bitwa się skończy, my nie możemy zrobić damage'u, bo ciągle ładujemy. I penetracja na zwykłych pociskach, na ósemkach jest słaba. No na goldzie już możemy coś postrzelać. Przechodzimy do dziewiątki. Dziewiątka już ma fajne parametry wymaksowane. 400-354 pociski. 35 czasu przeładowania. No i dochodzimy do beczki. Mamy tutaj 4 pociski po 400, ta sama penetracja, 30 sekund ładujemy. Ja osobiście jestem zwolennikiem, jak miałbym wybierać między beczką a T57, bo to są podobne czołgi, wolę T57 ze względu, że ma większy DPM, krócej ładujemy i tam jeszcze możemy coś dźgnąć. Tutaj niestety nie możemy nic dźgnąć ze względu na to, że to jest papier. Minus 10 stopni opuszczania, więc jest fajnie, ale co z tego, jeżeli wszyscy nas przebijają. Tym czołgiem trzeba umieć grać. Jest to jeden z najtrudniejszych czołgów do grania, dlatego bardzo mało osób gra na tym czołgu. 618 tysięcy tylko bitew, 2000 damage'u, czyli nie jest źle. Na taki papierowy czołg to nie źle, ale grają nim naprawdę dobrzy gracze i takim graczom go polecam. Nie polecam go jako czołg linia dla graczy początkujących, bo niestety będziemy niemiłosiernie karani za nasze błędy. To jest czołg dla bardzo naprawdę dobrych fioletów. I teraz sobie lecimy dalej. Dalej mamy AMX-a M454. Najlepszy obecnie czołg ciężki w grze. Najlepszy pancerz, bardzo fajne działo. Jest tylko jeden minus tej linii, jest to penetracja i trzeba znać weak spoty czołgu, żeby tym czołgiem nastrzelać. Jeżeli chodzi o statystyki na serwerze, no to widać, że tutaj mamy aż 2 miliony 290 tysięcy bitew, bardzo wysoki średni damage, bardzo wysoka WNA, prawie 2600 średniego damage'u na bitwę ze względu na działo, bo działo bije bardzo mocno. Ale przejdziemy jeszcze sobie do pancerza i proszę zobaczyć. Już pokazywałem, bo nagrałem film o tym czołgu, jak nim grać. Tym czołgiem bejtuje się, jeżeli chodzi o pancerz. Wyjeżdżamy przód, pokazujemy przód i tutaj są niesamowite rykoszety. Jeżeli ktoś myśli, że przebije górną płytę, przebije dolną płytę pod takim kątem, to się myli. Bejtujemy, wystawiamy przód, ktoś się rykoszetuje, wyjeżdżamy 560. Gramy nim też na wieżę. Ten czołgiem można pograć na wieżę, trzeba tylko zasłaniać garki. Bardzo, bardzo mocna wieża. Wiadomo, że tutaj wejdzie nam przy penetracji 300 pod wieżą. No niestety on nie ma nawet takiej penetracji, ale tu widać, że tu ładnie wchodzi. Wchodzi w dolną płytę. Górna płyta może się zrykoszetować. Jeżeli jeszcze skontujemy się, wejdziemy na wieżę, to tu ładnie nam wszystko dignie, ale pod wieżą każda dziesiątka, prawie każda dziesiątka się wbije, więc tutaj wiarzmo w wieżę, tu będzie nam wchodziło i w garki. Ale naprawdę bardzo przyjemny czołg, bardzo dużo rykoszetów. No i teraz lecimy sobie dalej. Przechodzimy dalej, dochodzimy do linii do Bachata i AMX-a 1305. Co mogę powiedzieć o tej linii? Jest to dla mnie najlepsza linia w grze do robienia WN8. Elc, no co prawda ma dwóch załogantów, ale no niesamowicie, jeżeli zrobimy dobrze ten czołg, to możemy zrobić niesamowite wyniki, jeżeli chodzi o WN8. Tam przy trzech strzałach mamy już fioletową WN, więc naprawdę polecam tą linię. AMX-y, magazynki, świetne do markowania, do robienia WN8, w ogóle do gry. Cała linia jest niesamowita. Ale zaznaczmy sobie, że są to papierowe czołgi i ogólnie jak odradzam grę na lightach dla nowych graczy, bo nie znają miejscówek, nie wiedzą jak grać, to jest linia dla doświadczonych graczy, ci, którzy już mają ograne mapy, co już wiedzą gdzie strzelać, bo tu jest mała penetracja. Trzeba umieć grać już tymi czołgami. Naprawdę tylko dobrzy gracze poradzą sobie na tych czołgach i zrobią wyniki. Widziałem wielokrotnie, jak AMX-y, Bachaty jeździły na przepychać, próbowały strzelać
starać się z czołgami ciężkimi. Albo leciały na bitwie spotkaniowej na kapa, zakładały kapa, bo myślały, że kapem wygrają bitwę. To są lighty, trzeba je wykorzystywać jako lighta i ewentualnie jak jest szansa, to można postrzelać i zrobić WN, ale trzeba umieć grać tymi czołgami. Teraz, co można powiedzieć ciekawego o Batchacie? O Batchacie może powiedzieć, że ma świetny magazynek, naprawdę fajny magazynek, 390 razy 5, 1950. Czas pełnego przeładowania jest bardzo długi, 40 sekund, więc tutaj jest problem, trzeba zrobić klipa, schować się między pociskami 2,73, więc też taka średnia wartość. Celność słaba, czas celowania też bardzo długo skupia, więc trzeba umieć tym czołgiem grać, trzeba mieć dobrą załogę, trzeba mieć dobre moduły i możemy zrobić wyniki. A dlaczego? Dlatego, że większość graczy nawet nie robi na tym lajcie pełnego klipa. Proszę zobaczyć, to jest czwarty najgorszy med, jeżeli chodzi o linię medów w grze. 1600, nawet nie robimy pełnego magazynka, a tym czołgiem się gra, możemy pograć po spota, bo ma bardzo fajny kamuflaż, ma bardzo fajną prędkość i na koniec bitwy, jak już zostało niewiele maszyn, wyjechać, objechać, zrobić klipa, uciec, przeładować i znowu, i można zrobić naprawdę niesamowite wyniki. Na tym medzie robiłem misję, gdzie trzeba było zadać ileś tam 3500 TD-kom na spokojnie, Batchatem czekaliśmy, gdzie jest TD-ek, objeżdżaliśmy, robiliśmy klipa, powrót, z drugi TD-ek i dwa pełne TD-ki na 10 tierze się zjadło, misja była zrobiona. Naprawdę bardzo fajny czołg, 4000 nie powinno być problemem, żeby zrobić na tym czołgu, pod warunkiem, że będziemy mieli grać i wykorzystywać jego zalety, a uważać na bliski kontakt, jak strzelamy się z jakimiś przeciwnikami, bo jeżeli się zaświecimy, możemy po prostu zejść, bo tutaj wchodzą nawet haeki i trzeba na ten czołg bardzo, bardzo uważać. Tutaj jeszcze mamy pancerz, proszę zobaczyć, 94, ktoś jak ma mocne haeki, to ten czołg może rzeczywiście bardzo mocno pokarać. Ale teraz przejdziemy sobie do mojego ulubionego czołgu, do AMX-a 13-105. Dlaczego mój ulubiony? Bo to jest tak, traktuję go jak meda z kamuflażem w ruchu, z magazynkiem. Nazywam go, że to jest mini Batchat, ma troszkę mniej pocisków, ma tylko 3 pociski, ale naprawdę gra się nim świetnie pod WN8. Trzeba umieć grać. To jest czołg, na którym wbiłem bodajże swojego drugiego pula. I naprawdę wspominam grę tym czołgiem, markowanie bardzo, bardzo fajnie. Nie dosyć, że możemy go markować spotem, możemy go też markować damage'em i gra jest naprawdę przyjemna pod warunkiem, jeszcze raz to podkreślę, że musimy ogarniać mapy, miejscówki, wiedzieć na przykład, że są lepsze lighty, nie możemy próbować wyspocić innego lighta, bo niestety, ale przegrywamy, to nie jest dobry light, ale fajna maszynka, jak żeby traktujemy ją jak med. No i teraz przechodzimy do EBR-a. Najlepszy light AMX 105 typowo pod damage, EBR typowo pod agresywnego spota. Trzeba mieć dobrze zrobioną załogę, trzeba mieć dobre moduły, żeby grać tym czołgiem, bo ma bardzo słaby zasięg widzenia. Linia jest nieciekawa, naprawdę tylko dobrzy gracze się odnajdą na tych czołgach ze względu na to, że one są ślepe, mają mały zasięg widzenia i ciężko się gra tymi lightami. Sama dycha nam już wynagradza, jeżeli mamy dobrą załogę, dobre moduły, zrobimy wyciągi. A jak wygląda to w praktyce? EBR jest w środku stawki, tylko 1000 damage'u na bitwę, bardzo dużo bitew, dużo ludzi ogląda, słyszy, że to jest najlepszy light, jak jest bardzo dobry, no to my zrobimy dobre wyniki, a okazuje się w praktyce, że jest bardzo ciężki do grania. Ten jego tryb, jego prędkość, trzeba się nauczyć jeździć, trzeba wiedzieć jak spotować i jak przeciwko grać na przykład Manticore, bo jeżeli mamy Manticore przeciwnej drużyny, ona nas będzie świecić, my jej nie wyświecimy, jeżeli Manticore jest dobrze zrobiona, więc naprawdę bardzo ciężki czołg do grania, ale też bardzo dobry w dobrych rękach. Lecimy dalej. Teraz przechodzimy do USA. Zaczynamy znowu od artylerii i kiedyś bym polecił przed nerfem artylerię, że powiedziałbym, że to jest najlepsza artyleria w grze, o ile teraz wolę 261 IGWS-100 ze względu na DPM i na działo. Dużo lepiej mi się gra tamtymi artami. Jedyne co mogę powiedzieć, że 8 i 9, które są bardzo przyjemne, są fajne do robienia misji na ebole i praktycznie wszystkie misje na ebole zrobię na tych dwóch artach, ale grałem na 9 na stoku, ze względu, że na stoku szybciej ładowało jak na drugim dziale i tamte misje były fajnie się robiło. Teraz przejdziemy sobie do TD-ków. No i tutaj troszeczkę sobie porozmawiamy, bo mamy trójkę i czwórkę obok siebie. I teraz tak.
Powiem coś bardzo dziwnego, może was to zszokuje, ale ta linia według mnie powinna prowadzić do E3. Ale powiecie zaraz, tu są czołgi wieżowe, a tu jest czołg bezwieżowy, a czwórka jest wieżowa. Ale proszę zobaczyć, tutaj depresja działa, wszędzie jest minus 10. Minus 10 opuszczania działa, a E4 ma tylko minus 6. No bardzo, bardzo dziwne. A wiecie ile ma E3? E3 ma minus 8. I tym czołgiem można pograć na sypie, skontować się jeszcze bardziej. Bardzo mam fajne nagranie na moim kanale, jak gracie trójką. Natomiast E4 jest z papierową, ma wieżę. Pokażę wam to, że ten czołg, pomimo że ma obrotową wieżę, bardzo wchodzi, jeżeli wyjeżdżamy, strzelamy, każdy nas praktycznie przebija, jeżeli wie gdzie strzelać. Natomiast linia do E3. Tutaj są takie dwa lolki, którymi fajnie się kampi, fajny DPM, fajne działka. I tutaj jest takie przejście między brakiem pancerza a pancerzem i ten czołg jest no dosyć słaby, więc tutaj tak dosyć ciężko się gra. Natomiast od T28 mamy już pancerz, mamy już działo, dochodzimy do żółwia, T95, czołgu, na którym zrobiłem wszystkie misje na odbijanie, niesamowity pancerz, jeżeli chodzi o 9 tier. Dychy mają problem z tym czołgiem. Z dużej odległości w ogóle to dinga niesamowicie, oczywiście wchodzi w dolną płytę. Polecam tą linię dla nowego gracza. Każdy nowy gracz może się na tej linii uczyć, jak się gra, gdzie jechać. Czołgi nie są szybkie, nie wywalimy się za szybko, nie wyjedziemy po prostu nie wiedząc gdzie jechać. Pojedziemy za tam, polecam grać w ten sposób, że jedziemy tam na przepychacz, gdzie jest dużo czołgów, mamy osłonę, bo ten czołg nie lubi być objechany, tak samo E3. E3 musimy grać w ten sposób, żeby mieć plecy, a cały czołg musi być zrobiony, żeby, bo można zrobić na tym czołgu na prawej gąsienic, zejść do 4 sekund i nie być spermtrakowanym, bo wtedy jesteśmy wydojeni, więc polecam granie na E3 i teraz wam pokażę dlaczego wolę E3 niż E4. Proszę zobaczyć, E4 penetracja 295, wchodzi nam przy 240-250 w wieżę, w cały garnek znowu wieżę. No górna płyta, jak ktoś będzie strzelał, no to może dignąć, cała dolna jest też weak spotem, ale tutaj bez problemu się wbijają nawet ósemki, więc to jest bardzo słaba wieża. Natomiast jeżeli chodzi o E3 i przejdziemy sobie najpierw na pociski z penetracją 295. Tutaj trzeba 350 momentami, tu jest mały ich spocik, ale ogólnie 400 penetracji, tu jadzia tylko może się mocno powbijać. Tu jest właśnie taki weak spot, który zaraz wam pokażę. No i każdy celuje w garnek, a garnek nie jest weak spotem. Garnek jest bardzo trudny do przebicia. Możemy baitować na ten garnek, wystawiać go, zakrywać dolną płytę i możemy fajnie poodbijać. A zaraz wam pokażę dlaczego, bo garnek składa się jakby z dwóch fragmentów. Fragmentu, którego nie idzie przebić i dolnego, gdzie można się strzelić. Każdy, który celuje w środek garnek, jest duża szansa, że po prostu się nie wbije. A jeżeli nawet chce się wbić, to musi mieć 340 penetracji. No i drugim X-potem E3 to jest ten bok, no ale tu też trzeba, proszę zobaczyć, 350, 360, 370. Przeciwko TD-kom E3 naprawdę może być problematyczna, ciężko może się grać, jeżeli wyjedzie na przykład E4 z drugiej strony, chociaż my czwórkę przebijemy, a ona ma niewielką szansę, że nas przebije, ale jadzia versus trójka, no to jadzia nas przebije bez problemu. Górna płyta oczywiście dinga. Jeżeli strzelamy w dół, no to celujemy jak najbliżej środka, ze względu na to, że tu jest 250. Im bardziej w bok, tym robi się większy kąt i trzeba mieć więcej penetracji, żeby to przebić. Więc podsumowując, E3 jest jednym z najlepszych TD-ków w grze. Proszę zobaczyć, drugi wynik Minotauro teraz jest tylko lepszy. Polecam granie na E3. Proszę zobaczyć, E4 jest jednym z najgorszych TD-ków ze względu na tą słabą wieżę. Lecimy dalej. Teraz przechodzimy sobie do T10-0E5. Naprawdę fajnego czołgu i fajnej linii. O ile jeszcze przeskoczymy te dwa czołgi, czyli M6 i T1 Heavy, bo to są takie duże, duże maszyny, które są dosyć słabe, to zaczyna nam się bardzo fajna linia od T29. Naprawdę 10 stopni opuszczania działa. Sam czołg ma już dosyć fajne działo, 320-235, można pograć na wieżę, można poodbijać. Później mamy T32, następny fajny czołg z fajną wieżą. Penetracja troszeczkę, jeżeli ósemki to kuleje, ale tutaj też można pograć na wieżę. Dalej mamy M103, czołg, który bardzo fajnie wspominam. 400-340 penetracji, naprawdę bardzo fajna maszyna. Dinga, można pograć na wieżę. No i dochodzimy do E5.
I tutaj mamy to samo działo, czas celowania krótki, czas przeładowania krótki, fajne działo, fajnie można pograć, ale jest mimo wszystko z tego względu, że mamy tutaj niesamowity weak spot, jeżeli chodzi o garnek. No wbija nam się tutaj każdy, jeżeli umiemy grać z drugiej strony, zakryjemy garnek albo działem będziemy zakrywać garnek, no to tym czołgiem pogramy. Dlatego ta linia jest dla bardzo dobrych graczy. Jeżeli sama E5 jest dosyć trudna, to linia nie jest aż taka trudna, ale E5 trzeba umieć grać, trzeba umieć wiedzieć, co zasłonić i w jaki sposób grać, żeby ten czołg był mocny. Jeżeli natomiast miałbym polecić czołg, to osobiście polecam Conquerora. Jeżeli mamy do wyboru czołg ciężki, wieżowy, zawsze pierwszy wybór to Conqueror. Jest dużo lepszym czołgiem jak E5, ale nie mówię, że E5 jest zła. Więc jeżeli chodzi o statystyki, to też nam pokazuje, że Conqueror jest w damage'u trzeci, a E5 jest w środku stawki 1800. Widać, że jest różnica, dlatego zawsze pierwszy jest koń. E5 nie jest zła, dobry gracz się odnajdzie, też będzie robił dobre wyniki. Lecimy dalej. Do Jocha, do chyba najbardziej niedocenianego czołgu, jeżeli chodzi o World of Tanks. Gracze po prostu, ten czołg w ogóle przeszedł bez echa, mało ludzi na nim gra, a czołg ma naprawdę fajną wieżę, fajne działo, cała linia ma fajną depresję. O ile jeszcze, jeżeli ktoś wymaksuje ten czołg i wrzuci te działo topowe, no to może być niezadowolony. Długi czas przeładunku, mała penetracja, słaba celność, dlatego tutaj lepiej jest grać na tym stokowym dziale, że tak powiem. Większa penetracja, większy DPM, lepsza celność. I wtedy ten czołg jest nawet przyjemny. Można zrobić nim wyniki. To jest top 7, jeżeli chodzi o czołgi ciężkie, więc naprawdę fajne wyniki tutaj są robione, a gra nim bardzo mało graczy, tylko 213 tysięcy bitew. Nie wiem dlaczego, no prędkość może jest troszeczkę za mała, 40 km na godzinę, nie jest taki szybki, są lepsze konstrukcje, jeżeli chodzi o prędkość, ale ja polecam ten czołg dla doświadczonego gracza, który wie jak grać na wieżę, bo jeżeli tylko lekko skontujemy wieżę, no wszystko nam tam wchodzi, bo ta wieża jest bardzo długa, ale przodem do przeciwnika naprawdę tym czołgiem można postrzelać. Tutaj widać, że ta wieża naprawdę dinga, jest no ciężko się tu wbić, trzeba tylko umiejętnie wieżą, tym działem zakrywać garnek, a jeżeli pokażemy kadłub, no to wiadomo, walimy w środek, gdzieś tam, jeżeli nam zejdzie na boki, bo są kąty, może nam zrykoszetować, ale czołg naprawdę polecam, nie jest taki zły. Teraz sobie przejdziemy do następnej maszynki, kiedyś mojej ulubionej, którą też bardzo fajnie wspominam, T57 Heavy, robiłem na nim niesamowite wyniki, wolałem go od beczki z tego względu, że tam zdarzają się rykoszety i DPM między tym czołgiem a beczką to jest aż 600 uszkodzeń różnicy na minutę, więc ten czołg był fajniejszy, no tylko ta prędkość kulała w tym czołgu, bo beczka naprawdę jest mobilna, łatwiej się zrotuje, dlatego też beczka była wybierana na kampanię i CW-ki. Natomiast linia też nie jest za ciekawa. Te czołgi to nie są jakieś mocne maszyny, one też lecą do Patona, ale ciężko się gra na tych czołgach. T69 też jest słaby, dopiero wymaksowany T54-1 daje radę, no i sam T57. Jest też przyjemnym czołgiem, ale statystycznie niestety nie wygląda to aż tak ciekawie ze względu na to, że beczka jest top 4, 2000 damage'u, a T57 nie dosyć, że jest pod koniec stawki, to jest najgorszym czołgiem, jeżeli chodzi o procent zwycięstw, więc nie powinienem go polecać, ale jak ograłem ten czołg, nagrałem naprawdę nim kilkaset bitew, nim zagrałem, naprawdę świetnie mi się nim grało. Jeżeli miałbym już polecać dla nowego gracza, jakby chciał wybrać między beczką a T57, powiedziałbym, że T57 był wolniejszy, nie wywalimy się tak, potrafi coś dingnąć, widać to tutaj, że ten pancerz jest taki jakby magiczny, że zależy jak zejdzie pocisk, to może być rykoszet, a może wejść. Jeżeli już widzimy T57, walimy w policzki i pod wieżę i dolną płytę, bo tu wejdzie wszystko, natomiast jeżeli źle przycelujemy, to niestety, ale tu może być rykoszet. Więc T57 polecam bardziej dla mniej doświadczonego gracza, jeżeli wybieramy pomiędzy beczki a T57, natomiast ogólnie czołgi, cała linia, no niestety, ale tutaj trzeba dosyć dobrze grać, wiedzieć jak grać tymi czołgami, jak wyjeżdżać magazynkiem, bo przy złym wyjeździe po prostu kończymy w garażu. Lecimy dalej. No i przechodzimy sobie teraz do Patona. Czołg, który ma bardzo fajne działo,
którym gra się bardzo przyjemnie, ale tylko w bardzo dobrych rękach. Z tego względu, że ta wieża mimo wszystko jest papierowa. Sama linia, no tu już wcześniej wspominałem, że to są ciężkie czołgi i bardzo droga linia. Proszę zobaczyć, pomimo że tutaj depresja działa, jest niesamowita, 10, 10 i Patton ma 9, więc tutaj jest fajna depresja, ale działo jest bardzo drogie. Proszę zobaczyć, tier 8, 110 penetracji na zwykłym pocisku. Nie ma sensu ładować w ogóle tych pocisków, bo nie przebijemy. No jak rzuci nas na niskie tiery, no to może coś postrzelamy, ale trzeba ładować Golda i to jest drogi czołg. Wieża jest, można poodbijać, można pograć na wieżę. Ale niestety penetracja pozwala nam graniu tylko na goldzie. Dalej, sam Patton też ma fajne działo, już 390 uszkodzeń, ale znowu jest słaba penetracja, 265. Nie ma za bardzo co tutaj wybrać, więc dalej ładujemy golda i gramy na goldzie, więc to jest problem. Dopiero sam Patton nam wynagradza jakby całą tą linię. 330 penetracji na goldzie, ale 268 tylko na podstawowym, więc bardzo droga linia dla dobrego gracza, a z tego względu, że on jest papierowy, niestety, ale jego większość dziesiątek przebija, ma duży garnek, wszystko wchodzi w kadłub i trzeba umieć grać tym czołgiem. Statystycznie jest on tak w środku jakby stawki, jeżeli chodzi o medy, ale no niestety nie polecam go. Ciężko się gra tą linią, bardzo drogo i tylko taki dobry gracz poradzi sobie grając tym czołgiem, ale naprawdę trzeba tutaj tylko zwrócić uwagę, że to działo jest naprawdę świetne, bo muszę wam pokazać, ma 1,9 czas celowania, bardzo szybki przeładunek, więc możemy tym czołgiem postrzelać, ale musimy umiejętnie grać na tą wieżę, bo ona praktycznie nic nie dinga. No i nam zostaje teraz ostatni czołg, przepraszam, że tak ciągle, ale jestem coś chory, choróbsko mnie jakieś wzięło, a święta się zbliżają i trzeba się wykorować. No i zostaje nam Sheridan, czołg, którego nikomu nie polecam, ogólnie lightów nie polecam dla graczy niedoświadczonych, a ten light jest naprawdę słaby, ma słaby kamuflaż, ciężko się nim gra, jeżeli jeszcze T49 ma trolla i można pograć for fun tym czołgiem, bo fajnie. Fajny damage zadaje, jeżeli chodzi o lighty, można fajnie przy penetracji 152 pokarać lighty po 700, więc dla zabawy można sobie to zrobić, ale nie widzę innego sensu, żeby robić ten czołg. Lecimy dalej. No i przechodzimy w końcu do Rosji. Ogrom maszyn do wyboru, dużo do omawiania. Zaczynamy od najlepszej artylerii, jaka teraz według mnie jest w grze, obiekt 261. Natomiast sama linia no jest nieciekawa, ciężko się bada tą linię, ciężko się gra tymi czołgami. Te artylerie są bardzo słabe, ale sama dycha już jest bardzo, bardzo dobra. Jeżeli już chcemy grać artylerią, no to wybieramy w pierwszej kolejności obiekta 261. Lecimy dalej, mamy dzika. No i tutaj jestem taki troszeczkę zmieszany, bo jeżeli samego dzika, obiekta 268 wersja czwarta, polecam dla niedoświadczonego gracza, który dopiero zaczyna grę i tym czołgiem naprawdę może podingać, może postrzelać, bo jest i działo, jest i pancerz, o tyle sama linia jest dosyć ciężka do grania, naprawdę słabe konstrukcje, wieże z tyłu, troszkę to dinga, ale no nie ma takiego kopa jak przy trójce, tam naprawdę możemy lepiej pograć, więc w pierwszej kolejności jest E3, a dopiero jest dzik. Tutaj jest już fajny DPM, no ale to nam wchodzi w jarzmo niesamowicie. Sam dzik jest fajny. Statystycznie jest to trzeci wynik, jeżeli chodzi o te deki, więc pierwszym naszym wyborem na pewno jest E3, drugim jest Minotauro, przynajmniej ja tak uważam. Później jest dzik i dzikiem naprawdę można pograć, fajnie nadycha, niedoświadczony gracz może tam coś popykać, dzik mu odda tym swoim pancerzem błędy, które ten gracz popełni. Doświadczony gracz natomiast robi bardzo, bardzo fajne wyniki. Jeśli chodzi o pancerz, pokażę jak to wygląda najpierw, jak nas rzuci na niższe tiery. Jeśli będą niskie tiery, no to tutaj proszę zobaczyć, wszędzie są rykoszety przy penetracji 300,
Więc ten czołg pod Inga, ale jak widzimy Dzika teraz, zresztą wszyscy jak widzą Dzika walą mu w garnek, natomiast jak już rzuci nas na wyższe tiery, czyli na dziesiątki, tutaj nam bardzo ładnie wchodzi przy penetracji 270, no tutaj nawet ósemeczki się wbiją, tutaj wbije się już dycha, nie musi nawet celować w garnek, 330, przebija nas, musimy tym czołgiem lekko się kręcić, żeby zwiększyć te kąty tego pancerza, nie stać w miejscu, tylko się kręcić i niestety, ale musimy zasłaniać garnek. A tak, proszę zobaczyć, ta półka, gdzie wszyscy celują, trzeba mieć 370 penetracji, więc naprawdę fajnie można bejtować tą półką. Tu się natomiast wszyscy wbiją, no większość czołgów, no i wszyscy już jak ktoś przymierzy garnek, no to na pewno się strzeli. Ale polecam maszynkę, naprawdę ma fajne działo. Można tym postrzelać. Depresji co prawda ten czołg nie ma, bo ma tylko 5 stopni, ale same działo już jest fajne. 650, 360 penetracji na goldzie. Zwykły pocisk, no na niskie tiery można je ładować, ale raczej trzeba więcej wodzić full golda, bo to często rzuca na same dziesiątki. Celność jest dosyć słaba, więc musimy grać bardzo blisko przeciwnika. Tym czołgiem się nie kampi, dlatego przeżywalność jego jest bardzo słaba, bo tym czołgiem gra się w mieście, gra się na przepychaczu i wtedy można sobie tym czołgiem postrzelać. A na niskich tierach, jak rzuci na ósemki, no to można naprawdę zrobić sieczkę. Lecimy dalej. Przechodzimy do następnego TDK. Specjalnie nie porównywałem go z Dzikiem, bo tutaj nie ma porównania. Cała linia no, jest bardzo, bardzo ciężka z tego względu, że to nie ma pancerza. Co prawda tutaj jest fajne działo, który bije po 750 z fajną penetracją, ale celność, jak grał ktoś ISU i obiektem wie, że celność ta niestety kuleje, ciężko coś trafić, ładujemy długo, a jak już załadujemy, strzelimy, nie trafimy albo wejdzie nam uszkodzenie krytyczne, strasznie się denerwujemy. Zaświeci się, to jest papier. Działo na 268 też jest bardzo, bardzo fajne. 750, 395 penetracji, naprawdę bardzo wysoka penetracja, bardzo mocne haeki, 1100 na 90, no tu już jest lepsza celność niż czas celowania. Same działo jako tako wygląda fajnie na tym czołgu, natomiast jeżeli przejdziemy już do pancerza, to jest zwykły apek, penetracja 300. No wbija się każdy w ten czołg nie jest żadnym problemem, ma taki sam garnek jak ma Dzik, ale no tutaj nie ma pancerza, no nie ma sposobu, żeby zagrać użyć jakiejś taktyki, żeby grać na tym czołgu. Po prostu stoimy i kampimy i może coś strzelimy, a tak jak się zaświecimy, a będziemy chcieli grać w pierwszej, w drugiej linii, no to niestety nie pogramy sobie tym czołgiem. Mój wybór oczywiście jest taki, E3, Minotauro, później Dzik, a ten czołg to może jak nam się będzie nudziło, albo gdzieś nas prąd popieści, no to wtedy może go zrobić, ale ja ogólnie tej linii nie polecam z tego względu, że no jest naprawdę słaby pancerz i nie ma sposobu, żeby dobrze pograć tym czołgiem, żeby zrobić dobry wynik. Lecimy dalej. Teraz przechodzimy do czołgów ciężkich. Jedna wspólna ścieżka do 277 i do ISA 7. Teraz tak, KW1 najlepszy czołg ciężki, jeżeli chodzi o piąty tier. Fajnie można tym pograć. Tutaj są dosyć mocne działa z dosyć dużym rozrzutem i tymi czołgami można fajnie jeszcze pograć. I teraz tak, 277 i T10 to są czołgi z fajną wieżą, z fajnym działem, z fajną prędkością, ale niestety nie mają pancerza na kadłubie. Więc te czołgi polecam tylko dla dobrych graczy, którzy umieją wykorzystać prędkość w czołgu ciężkim, dobre działo i wtedy można zrobić damage. Gracz średnio zaawansowany i gracz mało zaawansowany nie powinien grać na tych czołgach. Jeżeli chodzi o ISA 7, niestety, no porównamy sobie tutaj te dwa działa. To jest minus 5 stopni, tu jest minus 6 stopni, a same działo, tutaj jest największe działo, jeżeli chodzi o te czołgi ciężkie, 5 z rosyjskiego drzewka, ma największy DPM 2300 i penetrację ma 340 przy 490. Więc działo jest ok, można tym działem postrzelać, natomiast IS-7 no niestety ma tylko 303 penetracji, zwykłych pocisków nie ma w ogóle co ładować, a na goldzie niosy, że jest drogo, to jeszcze nie przebijemy, więc niestety IS-7 to jest najgorszy czołg, jeżeli chodzi o czołgi ciężkie w grze w tej chwili, a 277 z rosyjskiego drzewka jest najlepszy, więc to polecam zrobić, to było potrzebne do misji na ebole, natomiast misje na odbijanie zrobiłem sobie na 705. Bardzo dobry czołg do sidescrapa, tak samo jak i z 4, więc te dwa czołgi są niesamowite, jeżeli chodzi o granie na boczki, ale znowu
705, co prawda ma fajne działo, które bije po 650, ale ma za mało penetracji. 317 penetracji, celność niestety 0,44. Co z tego, że będziemy dingać, jeżeli nie będziemy mogli zadawać damage'u? A IS-4 z kolei ma fajne działo, ale zadaje tylko 440, ale ma już 340 penetracji i można tym zrobić niesamowitego sidescrapa z przodu, jak i sidescrapa tyłem. Celność nie jest za dobra, ale tym czołgiem można postrzelać i można poodbijać, ale zaraz do tego dojdziemy. No i mamy jeszcze ST2, czołg, który ma za mało penetracji, niestety pokarali go, żeby miał z 330, to bym polecał ten czołg, przy 310 niestety nie ma jak za bardzo pograć. Co prawda ma 8 stopni opuszczania działa, ale ma niesamowity garnek, który wszystko wchodzi i ten czołg niestety jest najgorszy z tych wszystkich czołgów i jego nie polecam. Już wolałbym chyba grać ISM-7, bo jak markowałem ten czołg, mi się grało dobrze, jeżeli wykorzystaliśmy jego wieżę i można było tym podingać. Teraz sobie przejdźmy, pokażę wam, jak to wygląda statystycznie. Proszę zobaczyć, 277 najlepszy wynik, IS-4 jest drugi, 705 jest trzecia, ST2 no już jest pod końcówkę, no IS-7 jest najgorszy. Pancerzem jak to wygląda? 277 dinga wieżą. Gdzieś idzie się strzelić, ma jakiś nieduży garnek, cały kadłub przyjmuje, tym nie można robić sidescrapa, bo wchodzi nam w policzek, więc musimy umiejętnie wykorzystać prędkość, mamy fajne działo i tym czołgiem można postrzelać pod warunkiem, że nie pojedziemy za szybko, bo często się zdarza, szczególnie wśród nowych graczy, że pojadą za daleko, odstawią peleton i wtedy sami na kilka czołgów niestety giniemy, bo tym czołgiem tak nie podingamy, jak na przykład ISM-4. Teraz tak, IS-4 trzeba sobie zapamiętać, przyjmuje pod wieżą. Jeżeli będziemy kiedyś nim grali i będzie próbował z nami grać na sidescrapa, niestety ten czołg przebijamy pod wieżą i przebijamy zaraz przy jarzmie. Od frontu oczywiście on przyjmuje, więc to jest idealny czołg na sidescrapa. 360 penetracji trzeba, tutaj w ogóle jakieś kosmiczne wyniki i tym czołgiem na sidescrapa sobie pogramy. Niestety mobilność kuleje, więc dlatego 277 mimo wszystko jest lepszy. Dalej mamy 705, czołg niesamowity. Niesamowity na sidescrapa, nie ma jak się praktycznie wbić ten czołg. Bardzo, bardzo mocny pancerz na wieży i na boku, ale niestety słaba mobilność i słaba penetracja powodują, że tego czołgu nie polecam, jedynie jeżeli musimy go zrobić, to do misji na odbijanie. ST2 już pokazywałem, nawet jeżeli ty czołg je gra, no to mamy tutaj garnek, gdzie wszyscy się wbiją. Co prawda możemy pograć na wieżę, jeżeli zasłonimy ten garnek działem, ale no to jest bardzo problematyczna gra, są lepsze maszyny, nie polecam tego czołgu. Sidescrapa tutaj też nie zrobimy, bo wchodzi w policzki. I mamy ISA-7, który ma, no, ma za słabe działo. Czołg teoretycznie pancerz ma fajny, wieża, no tutaj przyjmuje przy 340 przy jarzmie i tutaj no mnie na kanale widać, jaka trójka sieczkę robi z ISA-7, grając na wieżę. IS-7 nie istnieje, więc tego czołgu w ogóle teraz nie polecam, ale osobiście kiedyś bardzo lubiałem tą maszynę. Lecimy dalej. Przechodzimy do medów ruskich. I trzeba powiedzieć, że niestety, ale te czołgi są niestety bardzo z tyłu, jeżeli chodzi o nowe maszyny, które wyszły ostatnio. Dużo lepszy jest CS, ma prędkość, Leopard ma działo, UDES ma wieżę, Estebek ma wszystkiego po trochu z DPM-em i dobrym opuszczaniem i są dwa świetne magazynki, więc jest dużo więcej lepszych maszyn, które można polecić, jeżeli chodzi o te czołgi. Natomiast jeżeli już coś mamy powiedzieć, to bardzo miło wspominam linię do obiekta 140 i do Ubota. Zrobiłem sobie Ubota z tego względu, że przed nerfem to był bardzo dobry czołg, który bym z chęcią polecił nawet dla słabszych graczy. W tej chwili niestety Ubocik, no pancerz ma bardzo słaby, wbija się tu praktycznie wszystko i w kadłub, i w działo, i koło jarzma, i dwa garki. Co prawda można tym pograć na sidescrapa, bardzo mocne ma te boczki, ale mimo wszystko jak będzie na sidescrapa, to albo dostaniemy obok jarzma, albo dostaniemy w garnek. Żeby miał chociaż garnek z jednej strony tylko, no to byśmy wiedzieli, którą stroną wyjeżdżać i można by było tylko dbać się o jarzmo. Natomiast w tej chwili ten czołg jest dosyć słaby, aczkolwiek działo ma fajne, bije po 440, ma penetrację na goldzie 340, więc tym czołgiem można by było jeszcze postrzelać. Lecimy dalej. Mamy obiekta 140. Czołg do wszystkiego i czołg
jak to mówię, do niczego i rzeczywiście jest do niczego. Wolę maszyny, którymi mogę postawić na jakiś element w czołgu. Tutaj nie mamy ani wieży, ani są dwa garki i nie ma kadłuba, nie ma też size scrapa, niestety wchodzi nam w policzki. Czołg z fajnym DPM-em, dosyć fajnym działem, 330 penetracji starcza na dziesiątki, bijemy 320, bijemy często, ale niestety są lepsze konstrukcje, które bym polecił. No i zostaje nam K91 z tragiczną linią. Jeżeli chcemy robić K91, no to trzeba przyznać, że te wieże z tyłu, no to są tutaj tragiczne. Bardzo ciężko się gra tym linią, bardzo ciężko się ją robi, a samo K90, no niestety, ale nam nic nie, tutaj nie pomoże, bo mamy tu papier niesamowity, ani side scrapa, tylko można gdzieś się w krzaku ustawić. Co prawda jest 9 stopni opuszczania działa, bo tutaj mamy aż 9 stopni, tutaj mamy 7, tutaj mamy bodajże, ile tutaj mamy? Tu mamy było chyba 5 stopni, jak dobrze pamiętam, na obocie. Tak, 5 stopni opuszczania działa, więc ten tylko na side scrapa, tym można wszystko po trochę popróbować, ale nie ma takiego elementu, można pograć. No i K91 raczej czołg słaby. No i teraz zostaje nam light. Nie polecam lightów dla nowych graczy. Ogólnie light jest dobry, można nim dingnąć, jest takim naleśnikiem. Linia, no dla mnie nie była przyjemna. Dosyć słaba jest ta linia, jeżeli chodzi o granie. Spotowanie też, dosyć wysoki jest LTTB, T54 już jest fajny i LTK jest fajny. To jest drugi, jeżeli chodzi o pasywną grę light. Na pewno w pierwszej trójce EBR pierwszy, Manticora drugi, LTK jest trzeci, jeżeli chodzi o spota. Natomiast ja preferuję zamiast LTK w pierwszej kolejności najpierw zrobić Amixa 105 for fun pod damage, mini batchata, a dopiero robić sobie LTK, jeżeli ktoś robi light, jeżeli ktoś umie grać lightami i ktoś ma załogi, że można założyć moduły, więc ogólnie, jeżeli chodzi o LTK, można go zrobić, na pewno nie będziemy żałować, ale to jest już czołg dla średnio zaawansowanego gracza, który umie wykorzystać potencjał lighta, wie gdzie jechać, jak spotować, jakie moduły i przede wszystkim ma załogę. Lecimy dalej. Teraz przejdziemy na Niemcy. Pierwsza artyleria, druga w kolejności, jeżeli robimy artylerię. Tym można postrzelać, tym można zrobić misję na ebole, ale nikt nie lubi klikerów, więc nie będziemy za bardzo omawiać artylerii. Przejdziemy sobie od razu do Jadzi. TDK, który ma naprawdę mocne pierdyknięcie. 6 stopni opuszczania działa, więc tutaj nie da rady za bardzo wzmocnić kątów pancerza, żeby się gdzieś wychylić na nasypie i postrzelać. Mamy 1050 uszkodzeń na strzał, na zwykłym pocisku tylko 300 penetracji, na goldzie 420. Niesamowita wartość, praktycznie większość maszyn tylko musimy trafić w czołg, żeby zadać damage, choć krytyków nieraz dużo, dużo się trafi. Mamy potężne haeki, ale przy tym czasie przeładowania, a przy tak mocnej penetracji na goldzie raczej ich nie używamy, ale jak się trafi light i załadujemy haeka przy intuicji, no to może się lajcik zdziwić. Dosyć dobra celność, jeżeli chodzi o takie duże działo, ogromne, ale za to czas celowania trzeba troszeczkę pomierzyć. Co chcę wam pokazać, jeżeli chodzi o ten czołg? Jest to raczej stawka końcowa, niecałe dwa strzały tylko na bitwę. Ja osobiście, jak grałem tym czołgiem, no to nie wolno grać frontem, bo tu wszystko wchodzi w półkę, wchodzi tutaj, jest jeszcze oczywiście garnek. Wyjeżdżamy na side scrapie, tutaj jest dużo szans, że się czołgi dingą. Niestety tutaj mamy takie miejsce, że jak będziemy się chować, wyjazd na side scrapie, strzał, dlatego pierwsza linia tu raczej odpada. Druga, trzecia linia, może ktoś nie zdąży skupić i nie zdąży nas trafić w to miejsce, bo tutaj wchodzi. Wyjeżdżamy na side scrapie, wystawiamy się na prost, strzelamy i jak się chowamy, mamy nadzieję, że nikt nie wsadzi nam tutaj pocisku, bo tu trzeba tylko 300. Jeśli będą niskie tiery, no to naprawdę można tym czołgiem poszaleć. Fajne działo, ale linia już niekoniecznie jest taka ciekawa. Mamy tutaj słabe maszynki na 6. i 7. tierze. Ferdinand też nie jest za dobry. Mamy tutaj co prawda 490, ale 300 tylko penetracji. Są lepsze te deki na tym tierze. Jak Tiger z kolei ma dobry DPM, bije po 560 i ma 350 penetracji, więc tym czołgiem można już postrzelać, ale on niestety jest masakrowany. Jest duży, się świeci, tutaj nie ma kamuflażu. Więc ciężko ogólnie gra się tą linią, ale
jak się chce mocno przyłożyć na pewniaka, no to jadzia do tego się nadaje. Lecimy dalej. Mamy grilla, bardzo fajny czołg do kampienia. Ze względu na to, że to jest papier, jeśli się wyświecimy, wszyscy ładują haeki i masakrują go, ale grill potrafi przyłożyć. Ma bardzo fajne działo, które bije po 750, ma fajną penetrację na goldzie, ma dobrą celność i bardzo dobry czas celowania 1,5 sekundy. Więc tym czołgiem naprawdę z daleka można postrzelać i mamy bardzo fajną linię. I teraz tak, jak wspomniałem wcześniej, nowi gracze dzielą się na dwie kategorie. Ci, co nie wiedzą w ogóle gdzie jechać, jadą do przodu, lewają się, bo myślą, że im szybciej więcej bitew zrobią, zrobią lepsze maszyny, będą mogli grać lepiej. I drugi rodzaj gracza, który stoi z tyłu i nie wie gdzie jechać, kampi, stoi w krzaczkach, nieważne jakim czołgiem. Więc STRV to jest pierwszy wybór, jeżeli ktoś się uczy grać na TD-kach, ale uważam, że grill to jest drugi wybór. O ile STRV jeszcze może coś dźgnąć, tutaj niestety jak się zaświecimy są haeki, niestety kończymy w garażu, ale mamy pierdyknięcie. Przy STRV, ale niestety mała ilość damage'u na strzał, tutaj bardzo duża ilość damage'u i wystarczy tylko 3-4 strzały na bitwę, żeby się spłacić, więc polecam tą linię dla nowego gracza, jeżeli ten gracz gra z tyłu i uczy się w ten sposób grania, jeżeli chodzi o World of Tanks. Jeżeli chodzi o linię, Nashroom, Est Emil, no niestety tych czołgów bym nie polecił, ciężko się tym gra, kupo kampi, trzeba jakoś przeżyć te dwa czołgi, ale przy RHM-ie już się robi fajnie. 750 na strzał, na 8 tierze, penetracja 334, tym można postrzelać. Długo ładujemy, celność taka sobie, czas celowania też wysoki, ale tym czołgiem jak już trafimy, to zadamy sporo damage'u. Ten czołg się może spłacić, to jest fajny czołg na do kampienia. Dalej mamy WTK, następną fajną maszynkę, 750-334. Ładowanie działa, już jest krótsze, celność niestety dalej słaba, a grilla już omawialiśmy, naprawdę fajne działo. Jeżeli ktoś kampi, to jest czołg dla niego, nie tylko dla słabego gracza. Jeżeli mamy graczy średnio zaawansowanych, ktoś lubi postać w krzaczku, zamiast Rica to jest drugi czołg, który polecam i naprawdę tym można fajnie postrzelać. Lecimy dalej. Lecimy dalej, mamy PZ-a 7, czołg, o którym nie warto wspominać, wchodzi mu w policzki, wchodzi mu od frontu, wieża z tyłu, bardzo ciężki czołg do grania, bardzo słabe czołgi w linii, żeby go zrobić, a jak go zrobimy, będziemy żałować. Zapominamy o tym czołgu, nie robimy w ogóle, ten czołg potrzebuje buffa. Lecimy dalej, mamy Mausa i mamy E-setkę. I tutaj się troszeczkę zatrzymamy, bo ja mam odmienne zdanie, jeżeli chodzi o początkujących graczy. Ktoś zaczyna grać w World of Tanks, wchodzi na kanały streamerów i oni mówią: rób, ucz się na Mausie, ucz się na Esetce, na tych czołgach. Tutaj jest dużo HP i tym czołgi dużo wybaczają. Ja się z tym nie zgodzę. Powiem wam o co chodzi. Maus i Esetka i linie do tych czołgów są mocne, pod jednym warunkiem, że umiemy perfekcyjnie robić sidescrapa, bo przeciwnik naprzeciwka będzie wiedział jak nas przebić. Musi być idealnie zrobiony sidescrap, żeby ten czołg był mocny. Druga sprawa, żeby strzelać na tym czołgu, bo tutaj nie ma dużo penetracji, musimy wiedzieć gdzie są ich spoty przeciwnika, żeby go przebić, bo przeciwnik prawdopodobnie też będzie stał na sidescrapie. I druga sprawa, musimy znać czasy przeładunków czołgów przeciwnika, bo nie będziemy wiedzieli czy możemy już zejść sidescrapa i strzelić, czy tamten czołg przeładuje szybko, czy my szybciej przeładujemy, więc naprawdę to są dobre czołgi i bardzo dobre dwie linie pod warunkiem, że mamy jakieś umiejętności. Dlatego ja proponuję całkowicie odmienny styl dla nowego gracza. Proponuję w pierwszej kolejności zrobić sobie E3, zrobić Minotauro, jeżeli chodzi o te deki. Dalej, jeżeli chodzi o czołg ciężki, to polecam zrobić Polaka, bo on mimo wszystko dinga przodem, tam nie trzeba robić sidescrapa, to jest czołg, który wybacza bardzo dużo błędów. Tutaj natomiast tu trzeba robić sidescrapa, żeby coś odbić, a tam można stać frontem i może przeciwnik się odbije. Tutaj natomiast każdy nas przebije. Dalej, jeżeli natomiast nie chcemy grać z przodu, bo E3 i Minotauro są czołgi, które grać w pierwszej linii i one są praktycznie
praktycznie nieprzebijalne, jak zasłonimy dolne płyty, ale chcemy sobie pokampić i uczyć się sposób grania z tyłu, no to bierzemy sobie ster V, bierzemy sobie grilla, stajemy się z tyłu i uczymy się w ten sposób, kampimy i się spłacimy. Nie robimy jakby straty naszej drużynie, że wybieramy na przykład czołg ciężki, który na przykład jest tylko jeden w bitwie z 10 tieru, a my się wywalimy, bo nie umiemy grać i przez to przegrywamy bitwę. Polecam zrobić najpierw te 5 linii, czyli 4 TD-ki, jeden czołg ciężki i później, jeżeli ogramy te czołgi, zrobimy te linie, najlepszy met UDS-15-16, bo tam można pograć na wieżę, można sobie wtedy wziąć krana i dopiero można pomyśleć o innych maszynkach, takie jak lighty, jak inne medy. Teraz sam maus i sama esetka. Linia do mausa jest z tego względu fajna, że ma niesamowity pancerz. Umiejętność sidescrapa na tym czołgu powoduje, że odbijamy niesamowite wartości. VK to jest najlepszy czołg do odbijania, jeżeli chodzi o misje na odbijanie w te początkowe. Natomiast maus, jeżeli chodzi o już te pule większe, gdzie trzeba naprawdę dużo dźgnąć i tymi czołgami robimy misje na ebole i misje na 260 bez żadnego problemu. Sama linia, Fałki, Tigery, czołgi takie dosyć średnie. Tutaj już natomiast pancerz jest fajny, pokażę zaraz pancerz, jak to wygląda. Natomiast jeżeli miałbym polecić Mausa albo Setkę, poleciłbym, jeżeli chodzi o odbijanie, Mausa, jeżeli chodzi o działo, Setkę. Z tego względu, że tutaj już od Tigera, on ma 8 stopni opuszczania działa, mamy fajne działo. Bije po 360, 285 penetracji, szybki przeładunek, niezła celność, czas celowania nie jest taki tragiczny, ale E75 już wymiata. 530, 311 penetracji, można pograć tym czołgiem, czas przeładowania nie jest tragiczny, celność nie jest już taka zła, jeżeli gramy na close. Natomiast esetka, w zależności na którym dziale będziemy grali. Długi czas przeładowania, słaba celność, duży damage, albo lepsza celność, krótsze przeładowanie, mniejsze uszkodzenia. Ja osobiście jestem zwolennikiem grania na tym dziale. Wolę częściej strzelać niż raz i gdzieś nie trafić, zrykoszetować i stracić damage. Wolę po prostu więcej oddawać strzałów. Bardziej łatwo jest wtedy spompować inny czołg. Dalej mamy tutaj Mausa. Działo bije po 490, 311 penetracji. Nie jest to najlepsze działo, dlatego jeżeli ktoś chce grać mausem, tą linią do mausa, na misję odbijania na bole jak najbardziej, ale żeby go polecić, no to bym go nie polecił, ze względu na to, że maus i E100 zamykają stawkę, ze względu na to, że wszyscy polecają, żeby grać na tych czołgach, uczyć się, a niestety to nie jest takie proste. Polecam te czołgi, które ja powiedziałem i teraz przejdziemy dalej do pancerza. Proszę zobaczyć. Maus frontem nie istnieje. To każdy od nas wie. Natomiast dobry sidescrap powoduje, że maus jest nieprzebijalny, niesamowite kąty, niesamowity pancerz, nie da rady przebić tego czołgu, natomiast wieżę trzeba umieć skontować. Tutaj dobry tedek się wbije, a jeżeli dobrze skontujemy wieżę, otrzymamy czołg praktycznie nieprzebijalny, bo esetka niestety, ale ma gorszy pancerz. Zaraz do tego dojdziemy. Umiemy sidescrapa robić, podbijamy, zrobimy bardzo dużo misji, damage, niestety penetracja jest słaba, tutaj niestety trzeba pokominać, żeby postrzelać, a tym czołgiem, jeżeli będziemy chcieli strzelić, no to pokazujemy policzki i możemy zebrać. Więc teraz przejdziemy do esetki i proszę zobaczyć, esetka jak się skantuje, zrobi sidescrapa, no to są wartości takie, nie takie dobre jak na mausie, ale można poodbijać. Sidescrap na tym czołgu też jest możliwy, można zrobić fajnego sidescrapa, ale esetka ma półkę. Każdy czołg wie o tym, że można tutaj, przepraszam, każdy gracz wie o tym, że można tu przebić esetkę i dlatego esetka ma tego weak spota, że pomimo nawet jak zrobi poprawnego sidescrapa, można się wstrzelić, szczególnie jeżeli przeciwnik jest troszeczkę wyżej, esetka robi się słaba. Dobra, teraz lecimy dalej. Teraz mamy medy niemieckie, E50M i Leoparda. Teraz tak, jeśli chodzi o te szóste, siódme, ósme tiery, niestety tutaj nie jest za dobrze. Panterki,
Dla mnie to są zbyt papierowe, zbyt mało zadają damage'u, jeżeli chodzi o ósmy tier. Nie polecam tych czołgów, ciężkie linie do zrobienia. Tak samo to wygląda niestety, ale na Indianku. No, 250 damage'u na ósmym tierze, nawet ósemki, premki są dużo, dużo lepsze. Czołgi ogólnie bardzo słabe, zamykające stawki. Natomiast jeżeli chodzi o dziewiąty tiery, E50M dalej jest słabe. Pomimo, że mamy tutaj działo, które bije po 390, ma tylko 270 penetracji. Na dziesiątkach często brakuje i robi się problem. Dopiero dziesiątka nam wynagradza robienie tej linii. Mamy już dobre działo, 390, 330 penetracji. Dobrą celność, czas celowania i szybkostrzelność, więc ten czołg jest dobry, jeżeli chodzi o działo. Natomiast Leopard 9 ma już fajne działo, 323 penetracji, to samo co działo co jest na 10, 420 uszkodzeń, więc tutaj już jest 9 fajna, 10 fajna, można fajnie pograć, odwrotność przy E50M. I teraz jakbym miał polecić, to poleciłbym Leoparda, a E50M niestety z pewnych przyczyn nie poleciłbym w ogóle. Dobry gracz się odnajdzie. Tutaj no, niesamowite wyniki robi ten Leopard. To jest drugi najlepszy teraz czołg ze względu na działo i na prędkości pocisku. Naprawdę fajnie się tym strzela. E50M niestety nie poleciłbym z tego względu, że tutaj pancerz na wieży, jeżeli ktoś wie jak grać przeciwko temu czołgowi, jest słaby. Co prawda sidescrap na tym czołgu jest możliwy, naprawdę fajne wartości, natomiast wieża przyjmuje, nieważne przy jarzmie, czy skontowana, czy nieskontowana, tutaj wejdzie. Jaki sposób grać na tym czołgu? Jeżeli ktoś ogarnie, że wyjeżdżamy na sidescrapie, ruszamy wieżą, to możemy odbić tą płytą, natomiast jeżeli ktoś mimo wszystko będzie celował przy dziale, wbije nam się bez problemu, tego praktycznie nie można skontować, wejdzie nam, więc tutaj bardzo słaba wieża, bardzo dobry pancerz. I teraz jeszcze jeden sposób grania na E50M, można baitować frontem, front jest nieprzebijalny, jeżeli nie pokażemy za bardzo przedniego kółka. Tutaj można zbejtować, że ktoś strzeli, my wyjedziemy i my strzelimy, więc to jest taki jeden sposób do grania na E50M. Poza tym działo nie jest złe, działo jest fajne, ale osobiście nie polecam robienia tego czołgu. Są lepsze, naprawdę lepsze medy z lepszymi wieżami. Tym można też taranować, ale polecam inne medy, fajniejsze czołgi. Natomiast sam Leopard, no to jest papier. Tym nie będziemy niestety nic odbijali, gdzieś tam może zejść i jakiś rykoszet się trafi, tak samo jeżeli ktoś będzie próbował nas przy ucieczce trafić, no to może się zdigna, ale tak ogólnie tutaj raczej dobre haeki robią sieczkę z tego czołgu. Leopard niestety pod tym względem jest papierowy, ale ja go polecam, jeżeli chodzi o czołgi do kampienia z tyłu, druga, trzecia linia, naprawdę Leopard jest do tego stworzony. Na końcu mamy RHM-a, RHM najgorszy, no prawie najgorszy light, Sheridan RHM, dla mnie te czołgi nie istnieją, linia jest tragiczna, więc nie polecam tych lightów, mówiłem jakie najlepiej zrobić, EBR, Manticora i później albo 100 LT, albo MXA 105, w zależności do czego potrzebujemy tego czołgu. No to by było na tyle, dziękuję.